Ja się nazywam Konstancja Ziółkowska, jestem redaktorką magazynu Kontakt i chciałam w imieniu redakcji Kontaktu Was tutaj bardzo serdecznie powitać dzisiaj na debacie, czy od biedy da się uciec. I ta debata jakby towarzyszy obchodom dziesięciolecia Kontaktu, a głównym elementem tych obchodów jest Escape Room, który znajduje się tutaj za kotarą i zapraszam bardzo serdecznie po debacie, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji go obejrzeć albo w niego zagrać, to można go przejść, zwiedzić, na przykład być może Szymon może oprowadzić i opowiedzieć, na czym to polega. I zapraszam też do obejrzenia wystawy, która jakby towarzyszy też Escape Roomowi, całym naszym obchodom, która tutaj wisi wokół nas na ścianach. Zacznę od tego, że przedstawię naszych dzisiejszych gości. Zacznę od dr Barbary Audyckiej, która jest rzeczniczką w Habitat for Humanity, fundacji zajmującej się mieszkalnictwem. Basia zajmuje się tam działalnością rzeczniczą na rzecz właśnie osób wykluczonych mieszkaniowo, ale warto może dodać, że samo Habitat for Humanity zajmuje się nie tylko działalnością rzeczniczą i jakąś optowaniem na rzecz bardziej społecznej polityki mieszkaniowej, ale też posiada jakby programy, które w praktyce realizują pomoc dla osób wykluczonych mieszkaniowo. Dalej profesor Ryszard Scharfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor jest też przewodniczącym Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, czyli EAPN Polska. No i autorem bardzo wielu publikacji dotyczących i wykluczenia społecznego, ubóstwa i polityki społecznej. Dalej mój redakcyjny kolega Ignacy Dudkiewicz, który oprócz tego, że publikuje w Kontakcie i nie tylko w Kontakcie, jest pracownikiem NGO.pl i może też warto dodać, że jest aktywnie działa we wspólnocie Sant'Egidio, która zajmuje się jakby wspieraniem między innymi zajmuje się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności. I Katarzyna Murawska, streetworkerka pracująca na Pradze Warszawskiej i pracowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej. Dobrze. I to, od czego ja chciałabym zacząć, to troszeczkę nawiązać jakby do naszego escape roomu. Ponieważ tak sobie to wyobraziliśmy z Mateuszem Luftem, z którym przygotowywaliśmy tę debatę i któremu też bardzo dziękuję za pomoc w organizacji, że nim przejdziemy do tego głównego tematu, czyli tego pytania, czy od biedy da się uciec, czy w Polsce mamy odpowiednie mechanizmy, jakieś środki zaradcze właśnie wspierania osób w wychodzeniu z problemu ubóstwa. Myślę, że na początku trzeba troszeczkę sobie powiedzieć o tym w ogóle skąd ten problem w Polsce, tak? Czy w ogóle problem mamy do czynienia z takim problemem ubóstwa w Polsce, kogo on dotyczy. I tutaj tak jakby to był też jeden, wydaje mi się, z celów naszego escape roomu, żeby ludzi jakoś do tej dyskusji zachęcić, dlaczego w Polsce jest ten problem, co jest jego przyczyną. No i zależało nam na tym, żeby dotrzeć też do osób, które być może na ten temat się tak często nie zajmują się tym ani zawodowo, ani w żaden inny sposób. I za taki nasz mały sukces poczytujemy sobie to, że jakby ta dyskusja rzeczywiście się zaczęła, między innymi w internecie. I chciałam zacząć od takiego cytatu z jednego z forów internetowych, jakby gdzie fani escape roomów dyskutowali o naszym escape roomie. No i tam pojawiły się takie głosy. Jeden z użytkowników napisał: a ja bym poszedł i zagrał głównie po to, by dowiedzieć się, jakim cudem bieda nie jest wynikiem braku racjonalności oraz lenistwa. No, chyba że chodzi o przepisy prawne oraz urzędników, którzy ograniczają zdolność przedsiębiorczą obywateli. No, ale na to pojawiła się odpowiedź innego użytkownika. No nie wiem, choroba w rodzinie, ułomne dziecko, inflacja, wojna, kryzys na giełdzie, inwalidztwo spowodowane wypadkiem, zmiany kulturowe w państwie, segregacja rasowa, można wymieniać długo. No i jakkolwiek bardzo doceniam to, że ktoś się podjął na tym forum obrony tego, że być może bieda nie wynika tylko z lenistwa i braku racjonalności, to wydaje mi się, że ten katalog jest niepełny i chciałam zacząć może od ciebie, Kasiu, zapytać ciebie o to, czy może jest trochę bardziej, jakby kilka jeszcze bardziej prozaicznych przyczyn niż wojna i kryzys na giełdzie, które mogą właśnie powodować to, że osoby
mają, jakby żyją w ubóstwie, czy też mogą w tej sytuacji się znaleźć, nawet jeśli wyjściowo w niej nie były. Jakbyś mogła jakby też podać jakieś przykłady z twojej pracy na Pradze, tak żebyśmy mogli też rozmawiać o jakichś konkretach jakby sytuacji, co sprawia, że na przykład dzieci, z którymi pracujesz, nie wiem, czy jest duża szansa, że pochodząc z ubogich rodzin dalej będą ubogie, jak dorosną, będą żyły w niedostatku i dlaczego tak jest? No dobra, spróbuję. Tak, ja od kilku lat pracuję właśnie z dziećmi jako pedagog ulicy na Pradze Północ, ale nie jest tak, że kontaktuję się i jestem jedynie z dziećmi, ale też wchodzę do rodzin, to znaczy mam kontakt z matkami, z ojcami, z rodzeństwem, więc jakoś w cały ten system wchodzę i to, czego tutaj brakuje w tym katalogu, a co jakby pierwsze mi się nasunęło na myśl, to jest dziedziczenie ubóstwa, dziedziczenie biedy, z którym właśnie borykają się w cudzysłowie moje dzieciaki, moje chłopaki. I tak, łatwo, w ogóle jak myślimy o biedzie, no to biedne dzieci generalnie kojarzą nam się, znaczy od razu mamy jakieś duże pokłady współczucia i chęci pomocy, bo to są takie biedne dzieci, ale w ogóle nie myślimy o tym, że te dzieci dorastają i stają się biednymi dorosłymi, z którymi już nie bardzo chcemy rozmawiać, od których łatwiej się nam dystansować, ale też, że rodzice tych dzieci kiedyś byli dziećmi i przechodzili podobną drogę. No i moje chłopaki, bo ja pracuję głównie z chłopcami, mam poczucie, że mają ciężej niż ich rówieśnicy, którzy nie wiem, wyrośli w rodzinach z klasy średniej na przykład, na wielu różnych poziomach, płaszczyznach. I to są też takie prozaiczne rzeczy, typu warunki mieszkaniowe, o których pewnie Barbara Udyska będzie więcej mówiła. Ja to widzę na takim poziomie indywidualnym. Jak widzę, że wchodzę do domu i na, nie wiem, 35 metrach kwadratowych mieszka sześcioosobowa rodzina, są dwa chomiki, kot i pies, to sobie myślę, Jezu, jak tutaj można spokojnie odrobić lekcję, albo spokojnie porozmawiać z matką. Ale później sobie siadam, piję herbatkę z tą mamą i zaczynam kontakt, próbuję jakoś nawiązać relacje. I oglądam się po tym mieszkaniu i na przykład widzę, że nie wiem, są tylko trzy łóżka, a tych ludzi jest sześcioro. I tak sobie myślę, okej, no dobra, no to wyspać się pewnie tutaj też jest ciężko. Więc to są takie bardzo, bardzo prozaiczne, bardzo proste bariery. Jak sobie myślę, że ten mój chłopiec śpi na tym łóżku z bratem, na pojedynczym łóżku, które jest niewygodne, które jest rozwalające się, później musi wstać rano, już jest pewnie niewyspany, iść do tej szkoły, w której też nie ma łatwo. To znaczy ja zdaję sobie sprawę, że to jest takie zapętlające się koło, ale i że ci nauczyciele nie mają w szkołach łatwo, ale jak patrząc z perspektywy tego dzieciaka, no to widzę, że on idzie z niechęcią, z oporem i wie, co go tam czeka, a raczej czeka go, nie wiem, karanie, nakazy, zakazy, z którymi on się nie zgadza i się im przeciwstawia. Więc ma później te 6-7 godzin w szkole, gdzie nie jest łatwo, gdzie nie chce być, gdzie ci dorośli wcale nie są dla niego fajni. Nawet jeśli próbują być, no to jest tyle ograniczeń, że nie są. Gdzie nie rozumie połowy rzeczy, które się dzieje, bo jest niewyspany, bo mu się ciężko skupić. Często też zapomniał, nie zdążył zjeść śniadania, więc w międzyczasie orientuje się, że jest głodny i jakby to mu też przeszkadza w takim skupieniu się na lekcji. No i później wraca i ma tonę pracy domowej do odrobienia i sam raczej nie ma w sobie tyle mobilizacji i motywacji, żeby tą pracę domową odrobić. W domu jest głośno, bo jest włączony telewizor, bo młodsza siostra akurat chce się bawić i biega, skacze, krzyczy. Bo jest matka, która albo nie ma czasu, albo nie ma siły, albo też nie ma kompetencji do tego, żeby go wesprzeć w odrabianiu tych lekcji. No więc on raczej ucieka z tego domu, znaczy ucieka. No wychodzi, żeby wrócić do niego na godzinę 22 i znowu położyć się do tego niewygodnego łóżka. I myślę sobie, że jak jest tak wyglądająca codzienność, jednak utrudnia wychodzenie z biedy. Dobra, rozumiem. To może jakby ten wątek
pociągniemy w takim razie jakby ten wątek jakby mieszkaniowy, który rozumiem jest jakby ważnym aspektem tego, że warunki mieszkaniowe przekładają się na nasze też szanse jakby edukacyjne i to, jak sobie radzimy w szkole, chociaż rozumiem, że sama szkoła też do tego jakby swoją cegiełkę przykłada. Tak. Ale mogła Ciebie właśnie zapytać o to, bo wydaje mi się, że właśnie te warunki mieszkaniowe to jest coś, co jakby temu obrońcy osób ubogich nie przyszło do głowy, na sensie temu forumowiczowi. Jakby trochę jak to widzisz, czy to jest tak, że jeśli ktoś, powiedzmy, można sobie wyobrazić taki scenariusz, że ktoś jakby zaczyna mieć problemy finansowe i to mu utrudnia, jakby, nie wiem, płacenie za mieszkanie. I w tym sensie takie jakby problemy mieszkaniowe są konsekwencją jakiegoś tam jakby ubóstwa dochodowego, ale wyobrażam sobie, że to może też działać na odwrót. I czy nie jest tak, że sama sytuacja mieszkaniowa w Polsce może się przyczyniać do tego, do pogłębiania biedy? Czy mogłabyś jakby powiedzieć trochę, jak to tak postrzegasz? Właśnie Konstancja powiedziała o dwóch takich tak naprawdę aspektach ubóstwa mieszkaniowego, z którym się zmaga nie tylko Polska, ale też cały region Europy Środkowej. Bo my mamy tutaj dziesięciolecia zaniedbań, jeżeli chodzi o utrzymywanie substancji mieszkaniowej, do tego stopnia, że luka remontowa to jest między 55 a 75%. To znaczy, że trzeba by 55% nakładów na budowę nowego mieszkania tak naprawdę włożyć w stare, żeby doprowadzić je do porządku, lub więcej, jak mówiłam. Czyli my mamy te lata zaniedbań skutkujących substandardem. Kiedyś był taki głośny fakt, zresztą ja go powtórzę, bo nigdy dosyć powtórzenia, 9% mieszkań w Polsce nie ma łazienki, tak? Żeby wyjść, skorzystać z toalety czy umyć ręce, trzeba wyjść poza mieszkanie. I takich kwiatków mamy więcej. Szczególną specyfiką polską do tego wszystkiego jest problem z deficytem ilościowym, to znaczy mieszkań jest najzwyczajniej w świecie za mało. I to jest specyficznie polskie. To się zaczęło w latach 80., gdzie z jednej strony mieliśmy gwałtowny wzrost populacji, z drugiej strony ten proces budowy mieszkań wyhamowywał i w końcu wyhamował. I faktycznie jedyną odpowiedź, którą znaleźliśmy po transformacji na ten problem, były mieszkania budowane na rynku w modelu własnościowym, w kredycie hipotecznym. I tutaj jest właśnie ten drugi problem, czyli takie nowe ubóstwo mieszkaniowe, które do nas i do regionu przyszło razem z komercyjnym modelem budowy mieszkań, ale też razem z całym globalnym rynkiem inwestycyjnym, który uznał, że nieruchomość że mieszkanie to jest nieruchomość, tak? Że to jest świetny obszar inwestycyjny, to nie jest towar pierwszej potrzeby, to nie jest nasze podstawowe prawo, tylko to jest właśnie coś, co można kupować, sprzedawać, obracać tym na rynku. Poskutkowało to, jak wiadomo, wysokimi cenami gruntów i tym, że w tym momencie pozyskanie mieszkania stało się rzeczą bardzo trudną. Mamy do czynienia, na porządku dziennym w dużych miastach jest to, że koszty mieszkania, jeżeli wynajmuje się na rynku prywatnym, to jest 50-60% po prostu dochodu gospodarstwa domowego. My rozmawiając z osobami, które zajmują się pośrednictwem najmu na rynku prywatnym, słyszymy taką opinię, że jeżeli to jest do 60% dochodu, to jest spoko. To jest bezpieczny najem, bo wtedy najemca jest tak zmobilizowany, że płaci. Tak? Jakby pomijając sytuację czy skalę tego, jak dużo to jest 60% dochodu, tak? Wracając jeszcze, także mamy z jednej strony, jesteśmy w takim klinczu, z jednej strony mamy ten cały problem związany ze starą biedą mieszkaniową, z substandardem, z niedogrzaniem mieszkań, z małymi powierzchniami mieszkań. Bardzo trudno jest przy rosnącym standardzie tak naprawdę doskoczyć do tego standardu powierzchni zachodnioeuropejskiego. A z drugiej strony mamy klaster zupełnie nowych problemów związanych z tym, że po prostu nie sposób mieszkania osobie, która wcześniej go nie miała czy nie odziedziczyła, pozyskać, nie podejmując naprawdę ogromnego wysiłku i ogromnego ryzyka, czy to w postaci kredytu, czy to najmu na rynku prywatnym. I teraz może jeszcze parę statystyk, bo to warto sobie wyobrazić skalę tego zjawiska. To znaczy mamy w tym momencie 5,5 miliona osób, które mieszkają w substandardzie, co definiujemy jako brak instalacji, brak na przykład łazienki, brak takich podstawowych funkcji mieszkalnych w ramach mieszkania. Kolejne 3,5 miliona osób, znaczy 3,5 miliona spośród tych 5,5 miliona mieszka też w takim
skrajnym przeludnieniu, takim, o którym tutaj była mowa, to znaczy 6 osób na 35 metrach. Liczyło się to w Polsce do pewnego czasu taką metodologią, w której była mowa o kilku metrach, o metrach powierzchni mieszkalnej na osobę. Natomiast według europejskich standardów, które wprowadziły nam nową metodologię, przeludnienie dotyka w Polsce 45% osób. Czyli w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, gdzie to jest kilkanaście procent, my jesteśmy tutaj na przodzie, ponad niespełna połowa Polaków i Polek po prostu mieszka w przeludnieniu na dzień dzisiejszy. Dobrze, czyli mamy te jakby, bo chciałam też może pana profesora poprosić, żeby tak trochę przejść od tych jakby przykładów, bo rozmawialiśmy o takich wycinkach, tak? To się przede wszystkim jakby wydaje mi się ta kwestia mieszkaniowa, to wychodzi na jako jakaś ważna, istotna, ale może o taki troszeczkę też obraz z lotu ptaka, kogo ten problem w Polsce dotyczy najbardziej, tak? W sensie, bo wydaje mi się, że taka lekcja, którą byśmy odrobili jakiś czas temu, była taka, że dotyczy przede wszystkim dzieci, rodzin wielodzietnych, problem ubóstwa. Natomiast rozumiem, że jest gdzieś takie poczucie, że 500+ w tym obszarze też wiele zmieniło. Myślę, że będziemy jakby o tym, w ogóle o 500+ rozmawiać jeszcze później, ale ja chciałam zapytać jakby, że jeśli czy rodziny wielodzietne w dalszym ciągu są dotknięte ubóstwem, a jeśli nie tylko one, to jakby jakie inne jeszcze grupy społeczne, nie wiem, czy jakie regiony Polski, na co tutaj, gdzie ta bieda się pojawia i czy tylko tam, gdzie jest wojna i kryzys na giełdzie, a może gdzie jeszcze? Co do takiego ogólnego obrazu, to po pierwsze są statystyki ubóstwa ogółem, czyli dla całej populacji. I tutaj mamy i metodologię GUS-owską, i też metodologię Unii Europejskiej. Mamy kilka granic ubóstwa, i ubóstwo liczone na wydatkach, na dochodach, więc sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest bardzo skomplikowana i daje też dużo przestrzeni, żeby różne grupy wskazywały na różne wskaźniki i różne trendy i w ten sposób prowadziły rzecznictwo swoich interesów. W przypadku Unii Europejskiej jest dość interesująca sytuacja, bo Unia Europejska przyjęła w ramach strategii Europa 2020 taki wskaźnik ubóstwa, zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego. To jest złożone jest tam ubóstwo relatywne według 60%, kryterium jest 60% mediany dochodów ekwiwalentnych. No to wszystko jest oczywiście skomplikowane i nie mam tu czasu, żeby tłumaczyć, ale jest to takie ubóstwo finansowe. Jest tam również subiektywne przekonanie rodzin, czy je stać na zaspokojenie pewnych podstawowych potrzeb, pogłębiona deprywacja materialna. No i to, co odpowiada za takie pojęcie raczej wykluczenia społecznego w uproszczeniu, to bardzo niska intensywność pracy w gospodarstwie domowym, czyli bierzemy cały rok i osoby dorosłe w wieku produkcyjnym w gospodarstwie domowym i ile one miesięcy pracowały w danym roku. Więc może być tak, że jak mamy dwoje osób dorosłych i pracowały przez 12 miesięcy obie, no to jest pełna intensywność pracy. A jeżeli jedna pracowała tylko 3 miesiące, no to jest bardzo niska intensywność pracy. I ten wskaźnik próbowano podejść do tego w ramach zarządzania przez rezultaty. To polega na tym, że wyznaczamy sobie cele, jakie chcemy osiągnąć na tym wskaźniku. I Unia Europejska wyznaczyła sobie, że tam zmniejszy w ciągu 10 lat od 2010 roku do 2020. W ciągu tych 10 lat zmniejszy o 20 milionów tą liczbę osób w ubóstwie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W Polsce była o tyle ciekawa sytuacja, że w 2010 roku zaczęto dyskusję na ten temat i zaproponowano, że zmniejszymy tam ubóstwo relatywne z 6 milionów o 1,5 miliona. Więc 6 milionów o 1,5 miliona możemy powiedzieć, że no to jest tam około 25-30%. To może było ambitne. Ale w 2011 roku stwierdzono, że to będzie 1,5 miliona, ale z tego wskaźnika unijnego, czyli ubóstwo, zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. I ten wskaźnik wynosił w Polsce w roku bazowym 2008 11,5 miliona. Więc z 11,5 miliona, 1,5 miliona to nie jest już tak ambitne jak z 6 milionów, 1,5 miliona. A poza tym, zanim my zaczęliśmy realizować tą strategię, co nastąpiło w 2011-2012 roku, to już o milion spadło od tego 2008 roku. Więc sytuacja była taka, że w 2013 roku już osiągnęliśmy ten cel, który sobie Polska wyznaczyła,
My jako Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu namawialiśmy rząd, żeby ambitnie podszedł do sprawy i zwiększył ten cel do 3 milionów, ale okazało się, że nawet my byliśmy za mało przewidujący, bo już teraz jest osiągnęliśmy więcej niż 3 miliony i prawdopodobnie w 2020 roku się dowiemy, że osiągnęliśmy ponad 4 miliony ograniczenia. Czyli problem sam się rozwiązuje. Nie, no, nie można tak powiedzieć, bo pozostanie nam jakieś powyżej 6 milionów osób w tej sytuacji. Więc z bardzo dużej liczby schodzimy do liczby mniejszej, tylko że ta liczba mniejsza to też są miliony. Tak jak jest z ubóstwem dzieci. Można powiedzieć, no, czy milion skrajnie ubogich dzieci, to o, to przemawia, to powinniśmy walczyć. Ale jak jest 500 tysięcy skrajnie ubogich dzieci, to co? To już możemy powiedzieć, że dziękujemy, osiągnęliśmy cel. Zresztą, co ciekawe, 500 plus nie miało, nie kierowało się tą logiką zarządzania przez rezultaty, więc nie wiemy, o ile, czy do jakiego poziomu chciano zlikwidować ubóstwo skrajne dzieci. My, jako Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu, mówimy to, co mówił też prezes Kaczyński i obecnie premier Morawiecki, że no, ograniczyliśmy o 94%, co zresztą nie było prawdą, ale i dodawali, że oczywiście powinno być zero. I my tu mówimy, tak, to jest właśnie cel, jaki sobie wyznacza rząd, poniżej 1% dzieci w ubóstwie skrajnym. Prawdopodobnie to ubóstwo skrajne dzieci zmniejsza się między innymi dzięki 500+, i prawdopodobnie w przyszłym roku dowiemy się, że w tym roku to będzie około 200 tysięcy dzieci w skrajnym ubóstwie. No 200 tysięcy dzieci, możemy powiedzieć, duży postęp, ale nadal jest sporo do zrobienia i prawdopodobnie już samymi świadczeniami pieniężnymi nie da się tutaj, pomijając już kwestie metodologiczne, czyli co to właściwie znaczy, że mamy skrajnie ubogie dzieci. Nie wiem, czy Państwo pamiętają te dyskusje, które się toczyły wokół głodujących dzieci w Polsce. Wtedy Platforma rządziła i PiS bardzo mocno atakował tymi głodującymi dziećmi. Ja też byłem zaangażowany w tę dyskusję, żeby doprecyzować, co to właściwie znaczy, że mamy głodujące dzieci. I pamiętam, że musiałem szukać statystyk dotyczących niedożywienia dzieci w Polsce i to było dość interesujące doświadczenie. Natomiast jeszcze ten wątek, kto jest bardziej zagrożony, a kto mniej zagrożony. Ja tylko odniosę się do tych rodzin wielodzietnych. Otóż w naszych statystykach cały czas wychodziło dość wyraźnie, że te rodziny są bardziej zagrożone niż inne rodziny ubóstwem, co intuicyjnie jest przekonujące, bo jak jest dużo dzieci w rodzinie, to zwykle matka ma mniejszą możliwość pracy, chociaż jak te dzieci są w różnym wieku, to mogą się sobą zajmować, to inna sprawa, ale z drugiej strony to w dużej mierze zależy od tego, jakie przyjmujemy skalę ekwiwalentności, czyli przeliczanie dochodu czy wydatków na osoby w rodzinie. W Polsce jest skala ekwiwalentności, która przypisuje dzieciom w tej skali jako jednostkom, że one mają, się liczą jako pół osoby dorosłej, natomiast w statystykach unijnych to jest 1/3 osoby dorosłej. I mniejszą wagę ma dziecko w tym przeliczaniu dochodu na osobę, czy wydatków na osobę, no to tym w mniejszym stopniu wychodzi, że rodziny wielodzietne są bardziej zagrożone ubóstwem. Pomijam już kwestię, że rodzin wielodzietnych w Polsce jest coraz mniej i ta liczba się zmniejsza. Nad czym ubolewa Stowarzyszenie Rodziny 3+, i dążą do tego, żeby przynajmniej no, odbudować jakoś te rodziny z trójką dzieci, co zresztą kwestia, co to jest rodzina wielodzietna, tak? Wielo, ale bardzo wielo, czy tam średnio, bo można powiedzieć, że mamy i z jednym dzieckiem, z dwójką, a później już mamy wielodzietne, ale wśród tych wielodzietnych jest duża różnorodność, bo między trójką dzieci, a tam piątką, no to jest już spora różnica. I zwykle, jeśli chodzi o Polskę, to utrwaliło się takie przekonanie, że osoby tam, zresztą to też jest potwierdzane przez statystyki, że tam, gdzie w rodzinach są osoby bezrobotne, tam też jest wyższe ubóstwo, co prowadziło do wniosku, że rozwiązanie problemu bezrobocia prowadzi również do rozwiązania problemów ubóstwa, na co odpowiedź jest, że ale co z ubóstwem pracowników?
Dobra, to mam nadzieję, że do tego jakby dojdziemy w tej drugiej części na pewno, jakby czy środkiem zaradczym są jakieś zmiany na rynku pracy, a czy może w ogóle sama sytuacja na rynku pracy obecnie, o której się mówi, że jest dosyć dobra, może być rozwiązaniem jakby problemu ubóstwa, ale może nim do tego dojdziemy, jeszcze chciałam zapytać Ciebie, Ignacy, bo wydaje mi się, że jakby znowu wracając do tego katalogu Facebookowicza, jest wydaje mi się jeszcze jeden aspekt, taki być może najmniej uchwytny, który jakby jest jedną z może być jedną z przyczyn ubóstwa, mianowicie samo to społeczne przekonanie, to jak ludzie nieubodzy traktują osoby ubogie, wydaje mi się, że też może się do tego sam problem jakby pogłębiać. Takie samo to przekonanie, że przyczyną ubóstwa jest lenistwo i brak racjonalności, być może jakby ludziom ubogim utrwala, jakby ludzi ubogich, jakby ubogim utrudnia wyjście z ich sytuacji, zmiany ich sytuacji życiowej ze względu na stosunek społeczny do nich. I czy mógłbyś to jakoś rozwinąć, jak ten mechanizm rzeczywiście działa, jakieś takie, nie wiem, czy stygmatyzacji, czy na czym to miało polegać? No, jestem przekonany, że jest tak, jak mówisz, to znaczy, że stosunek społeczny do osób ubogich zarówno ogranicza ich możliwości zmiany ich sytuacji życiowej, ale też bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób i jakie działania podejmujemy na rzecz w ogóle ograniczania ubóstwa. I ta narracja w Polsce się trochę zmienia w ciągu ostatnich lat, ale wydaje mi się, że wciąż są takie bardzo mocne elementy tej narracji, które są widoczne od wielu lat i się powtarzają nieustannie. Niektóre z nich widać nawet w tym konkretnym komentarzu, który zacytowałaś, a wydaje mi się to o tyle ważne, że no, truizmem jest może dla niektórych jakoś tam źle brzmiącym, ale to, że byt kształtuje świadomość, ale z drugiej strony świadomość, w tym wypadku społeczna, również bardzo konkretnie się przekłada właśnie na byt konkretnych grup społecznych. I te 5 takich narracji, które ja widzę jakoś takich szczególnie groźnych dla sytuacji osób ubogich, to pierwsza taka strategia myślenia o osobach ubogich, no to jest po prostu obojętność, tak? To jest niezauważanie ich, nie kontaktowanie się z nimi, takie przekonanie, że skoro ich nie widzę w swoim otoczeniu, to ich nie ma, a jeżeli je widzę w swoim otoczeniu, to na pewno to jest coś, co jest poza moim światem, poza moją bańką, poza moją rzeczywistością i w związku z tym nie muszę się tym szczególnie przejmować. Druga bardzo widoczna to jest rzeczywiście stygmatyzacja, niekiedy przychodząca w bardziej radykalne formy, no już takie dehumanizujące. Ja tak jak mówiłem, że trochę się społecznie i dziennikarsko też zajmuję osobami żyjącymi w kryzysie bezdomności, no to jak czytam różne dyskusje internetowe na temat osób doświadczających bezdomności, no to rzeczywiście ten poziom dehumanizacji tych osób jest bardzo duży, tak? To znaczy wszystkie metafory zwierzęce, czy związane ze śmieciami, z odpadami ludzkimi i tak dalej, to, że oni nie mieszkają, tylko się lgną i cała ta sfera językowa wydaje mi się tutaj bardzo istotna. Jeśli mogę tylko Ci na sekundkę przepraszam, jakbyś mógł tłumaczyć, napisać, no tak, no i co z tego, no ludzie tak uważają, ale a być może osoby za mną nawet nie czytają tych forów, więc co to zmienia w tych sytuacjach? Tak, do tego jeszcze pozwolić, że dojdę, bo trzecia bardzo ważna narracja to jest narracja obwiniania, tak, to znaczy to jest nie zastanawianie się nad problemem ubóstwa w kategoriach pewnej winy społecznej, tego, że jako całe społeczeństwo, jako cała wspólnota ponosimy odpowiedzialność za siebie nawzajem, a w związku z tym również za sytuację osób w najtrudniejszej sytuacji. No, tylko bardzo łatwo jest przerzucić to w kategoriach, no ubogi sam sobie jest winny, tak? No skoro jest ubogi, no to właśnie jest nieracjonalny albo przepił, albo jest leniwy, albo cokolwiek innego. W każdym razie nie mieści się w naszych kategoriach. No a skoro jest winny, no to niekoniecznie zasługuje na nasze jakieś zainteresowanie czy wsparcie. Czwarta strategia, którą widzę, to jest dyscyplinowanie osób ubogich, tak? To znaczy przekonanie, że na pomoc od nas oni muszą sobie w jakiś sposób zasłużyć, tak? To znaczy, że jeżeli spełnią pewne standardy, które my sobie jakoś formułujemy, dotyczące właśnie tego, jak my rozumiemy racjonalne gospodarowanie zasobami, jak my rozumiemy racjonalne decyzje życiowe i tak dalej, to jeżeli je spełnią, jeżeli co więcej najlepiej będą okazywać wdzięczność za okazane im zainteresowanie i tak dalej, no to wtedy są osobami zasługującymi na pomoc i wtedy sobie tak bardzo wygodnie dzielimy wszystkie osoby ubogie na te, które no właśnie są warte naszego zainteresowania i naszego wsparcia i te, które na nie nie zasługują. Piąta strategia to jest litość, której oczywiście by mnie, to jest najtrudniej zdeprecjonować,
bo jest to jakiś taki dosyć naturalny odruch. Ale jeżeli się na litości zatrzymamy, to on rzeczywiście też nie będzie tym elementem, który pozwoli osobom ubogim się wyzwolić. A dlaczego te narracje są takie ważne? Ponieważ każda z tych narracji, a też bardzo często one występują w rozmaitych mieszankach, no przekłada się na nasze działanie. Tak? To znaczy, jeżeli w ten sposób myślimy o osobach ubogich jako społeczeństwo, jeżeli w ten sposób myślimy o osobach ubogich jako wspólnota, no to nie mamy żadnej ambicji, nie mamy siły do tego, żeby zmieniać społeczne i systemowe mechanizmy wsparcia dla osób ubogich. Ale jest to ważne również dlatego, że z tego powodu, o którym ty mówiłaś, tak? To znaczy, że no, osoby ubogie, ja to widzę kiedy rozmawiam z osobami w kryzysie bezdomności, osoby ubogie, które słyszą o sobie takie rzeczy, no to nie jest tylko to, no bo okej, no można powiedzieć, że osoby w kryzysie bezdomności niekoniecznie czytają fora internetowe, co też nie do końca jest zawsze prawdą, ale załóżmy przez chwilę, no ale oni to też słyszą na ulicy, tak? Znaczy to nie jest tak, że to się dzieje tylko w przestrzeni wirtualnej, oni słyszą to na ulicy, są ofiarami przemocy, czy to werbalnej, czy niekiedy fizycznej. I w związku z tym oni często mówią, że to, jak bardzo, w jaki sposób są postrzegani przez ogół społeczeństwa, też może im albo wzmacniać ich jakieś działania i starania, przekonanie, że jeżeli podejmą jakieś działanie, to że spotkają się z Solidarnością, a nie z egzaminem. Że jeżeli podejmą pracę, to nie będzie im tylko mówione, a trzeciego dnia nie przyszedłeś, tylko będzie spotkają się z Solidarnością i tak dalej, i tak dalej. Może się wprost przekładać na to, w jaki sposób o tym myślą. To znaczy, jeżeli myślimy, że nasze jakieś działanie, nasze starania mogą się spotkać, zostaną wzmocnione, zwielokrotnione przez społeczne wsparcie, czy to wspólnoty, czy to jakiejś organizacji, czy kościoła, czy państwa, no to dużo łatwiej je podjąć, niż kiedy jesteśmy wbijani w kategorię osobistej winy, a w związku z tym też osobistej odpowiedzialności za to, w jakiej jesteśmy sytuacji. No więc musimy sobie poradzić sami, a skoro widzimy ten ogrom barier, o których tutaj też było mówione, które przed nami stoją i realnie tak naprawdę sami nie jesteśmy w stanie ich tych barier przełamać, no to bardzo łatwo w związku z tym przyjąć postawę bierności, co oczywiście znowu nakręca narrację dotyczącą tego, że bierni, leniwi i tak dalej. Tak? Znaczy, no to jest bardzo dosyć skomplikowany system naczyń połączonych, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj ten kontekst tego, że to jak myślimy przekłada się na to, jak jako wspólnota działamy i na co się godzimy. No i tutaj dyskusja wokół 500+ uruchomiła bardzo dużo tych mechanizmów i tych narracji. No jest bardzo istotny. No i oczywiście też jako człowiek pracujący w mediach nie mogę ukrywać, że media tutaj robią często bardzo konkretnie bardzo złą robotę. Zajmując się problemami ubóstwa bardzo terminowo, bardzo czasowo i bardzo punktowo, bez systemowego namysłu. No i takim najbardziej klasycznym, no i też jakby odpowiednio może dla tej pory roku przykładem jest zajmowanie się sytuacją kryzysu bezdomności w zasadzie tylko zimą, bardzo często wyłącznie w kontekście umierania na ulicy z wychłodzeniem, to oczywiście jest bardzo dramatycznym przejawem, ale jak to słusznie kiedyś zauważyła Ada Porowska, że ona dostaje białe gorączki, kiedy liczba osób, które zmarły z wychłodzenia ostatniej nocy jest podawana w serwisie meteorologicznym. Tak? To znaczy, że to jest jakby na TVN Meteo, a nie na TVN24 jako jedna z ważnych informacji o stanie polskiego państwa czy społeczeństwa. Ja jeszcze dopowiem, bo to jakoś bardzo fajnie te strategie patrzenia na ubogich pokazałeś i to dla mnie to było ciekawe, jak rozmawiałam właśnie z matkami, bo głównie z matkami moich chłopców w cudzysłowie, czyli z tymi kobietami, z którymi mam najwięcej kontaktu i byłam w szoku, jak one również używały tych kategorii do tego, żeby opowiadać o swoich sąsiadach, o swoich osobach, z którymi mają kontakt. Z jednej strony relacje są jakoś
silne i wszyscy się znają, ale to była bardzo silna potrzeba właśnie takiego zdystansowania się, odgrodzenia i spod dziewiątki, ci spod dziewiątki to jest patologia, jakby też pokazania u nas jest jeszcze w miarę okej. Okay. I ta potrzeba dystansowania się jest ogromna i ona też się przerzuca na dzieciaki. Oni akurat, ci z którymi ja pracuję, bardzo dobrze widzą tych niewidocznych. W sensie, jak idę z nimi ulicą, to zatrzymujemy się przy wszystkich romskich dziewczynkach, które grają na harmonii, przy wszystkich bezdomnych i oni widzą je, ale jednocześnie niechęć na przykład do bezdomnych jest ogromna. To jest taka dehumanizacja tych ludzi przez te dzieciaki, że bardzo ciężko się z tym pracuje mi na przykład. I to też widać właśnie w samej społeczności osób doświadczających bezdomności, tak? To znaczy, to ile razy ja słyszałem formułę, Ignacy, wiesz, ale ci bezdomni, tak? No, rozmawiam z człowiekiem, który tę noc spędzi na ulicy, tak? No ale ta, rzeczywiście ta potrzeba, o której mówi Kasia, żeby się odgrodzić, no też jakoś wynika z tego, jaka jest ogólna narracja i podejście do tych grup społecznych i tych zjawisk. Dobrze, to jeszcze może, żeby dopełnić trochę, bo jeszcze tego, z czego mi zabrakło, a wydaje mi się, że jest ważne, tego obrazu różnych problemów, z którymi się zmagają osoby ubogie, nim przejdziemy do rozmowy o jakichś środkach zaradczych, to może gdybyście mogli jakoś uzupełnić, bo mi się wydaje też jakby taki aspekt, nie wiem, kontaktu z instytucjami jakby też kluczowy i ważny. Nie wiem, czy znowu, Kasiu, mogłam cię prosić jakieś takie dopowiedzenie tego, że nie wiem, no, można sobie wyobrazić, że te rodziny ubogie, przecież jakby, no, jest masa instytucji w Warszawie, która się akurat gdzie, ale w Warszawie zajmuje tym problemem. No więc czemu, czy jakby, nie wiem, czy z urzędów, czy ze szkoły nie mogą otrzymać jakby stosownej pomocy? Jakie są tutaj bariery? Mi jest bardzo ciężko mówić o instytucjach, bo mam wrażenie, że... Znaczy sama jestem reprezentantką instytucji od niedawna, więc tym trudniej. Ale mam wrażenie, że one są często jednym z źródeł problemów, ale też mam poczucie, że są głównym remedium na nie, więc to w odpowiedzi na to, co dalej. Ale tak, no myślę sobie, że te instytucje często... z różnych przyczyn nie funkcjonują jakoś skutecznie czy efektywnie i z jednej strony możemy rozmawiać o szkołach na przykład, czyli takim miejscu, w którym dziecko spędza większą część swojego dnia, które mogłoby właśnie tutaj stanąć jakoś do pracy z tymi problemami, no ale z drugiej strony tak, jest klasa 26-7-osobowa, gdzie, nie wiem, sześcioro dzieci, no to są takie dzieciaki z problemami. Nauczyciel, który z jednej strony nie ma siły, musi zrealizować materiał, a dodatkowo nie dostaje zazwyczaj wsparcia ze strony swoich przełożonych, takiego wsparcia nawet, nie wiem, merytorycznego, emocjonalnego. Więc zostaje z tymi problemami i edukacyjnymi, i wychowawczymi sam, więc siłą rzeczy szybko się frustruje no i to jest polityka kilku na pewno szkół. Myślę, że to nie są wyjątki takiego pozbywania się problematycznych uczniów. Więc tutaj ten nauczyciel sam ma mnóstwo problemów i nie jest w stanie odpowiedzieć na problemy dzieciaków. Ja jak, no nie wiem, pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa, czy to przemoc, czy duże zaniedbanie, to sama mam duży problem, żeby kontaktować się z instytucjami, które w założeniu mają pomagać, mają wspierać, bo nie wiem, na kogo tam trafię. I zdarzało mi się trafiać na osoby, które, nie wiem, informuję kuratora, że mam podejrzenie przemocy i kurator dzwoni do rodziny, mówi: taka pani Kasia powiedziała, że tutaj coś jest nie tak, ja przyjdę, sprawdzę we wtorek. I ja sobie myślę, dobrze, to ja już dziękuję za takie wsparcie. Więc jakoś, i myślę, że nie jestem tutaj odosobniona, że nie mam zaufania do innych przedstawicieli instytucji, więc tej współpracy często nie ma i nawet jak ktoś chce, no tak w pojedynkę sobie walczymy, a to jest mniej skuteczne. Ale też na przykład, nie wiem, pójście do lekarza często jest problemem, bo który to jest ten mój lekarz, bo ten lekarz to, nie wiem, zadaje pytania, często jest nieuprzejmy i w ogóle ma dla mnie tylko 5 minut, więc po co ja tam pójdę, a w ogóle gdzie jest moja rejonowa przyjaźń?
przychodnia. I jak są dzieciaki, to jeszcze to jest wiadomo, no bo dzieci trzeba zapisać i są bilanse, więc tam się idzie. Ale już osoba dorosła ma mniejszą motywację do tego, żeby pójść ze swoim problemem do lekarza. Ale to rozwijmy to na potrzeby też jakby naszych forumowiczów z Facebooka. No bo jakby no czemu? No tak samo teraz jakby wszyscy cierpimy na tą samą publiczną służbę zdrowia, a przynajmniej wielu z nas, może właśnie nie wszyscy, więc jakby czemu akurat to jest problem osób żyjących w ubóstwie bardziej niż innych? Z jednej strony właśnie to, co powiedziałaś, nie wszyscy, bo prywatna służba zdrowia bardzo się rozwija, ale myślę sobie, że osoby, które mają niższe wykształcenie, niższy kapitał kulturowy, mają większe trudności z tym, żeby sobie, nie wiem, z tym lekarzem porozmawiać, albo też często wynegocjować coś, bo jakby tutaj perspektywa lekarza, wiem, że jak, nie wiem, mam 10 minut na każdego pacjenta, to chcę jak najszybciej i trochę taka taśma się pojawia. Więc to jest po stronie pacjenta, żeby zadzwonić, żeby się umówić, żeby się skonfrontować czasami z, nie wiem, z oschłą albo nieprzyjemną reakcją i dalej w tym być. Żeby też opowiedzieć, co faktycznie się dzieje. Więc myślę, że jak nie ma się tych kapitałów, no to jest dużo trudniejsze. A później trzeba jeszcze wykupić lekarstwa, co jest już taki problem czysto ekonomiczny. Ja może spróbuję coś o instytucjach mieszkaniowych, bo oczywiście mamy system mieszkaniowego zasobu gminy. W tym jedna, to jest około 900 tysięcy mieszkań w całej Polsce. Z tego 1/10 to są mieszkania socjalne. I tak można powiedzieć, że na mieszkania socjalne kolejka w tym momencie jest dwa razy dłuższa niż liczba wszystkich mieszkań, które są. Tak, więc zasadniczo jest to po prostu straszna presja na to, żeby te mieszkania też gminy dostarczały. Częściowo za tę kolejkę są odpowiedzialne wyroki eksmisyjne z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego, ale w dużej mierze więcej niż połowa tych tytułów to są po prostu mieszkania socjalne, które się przyznaje na podstawie dochodów. Czyli ludzie mają tak niski dochód po prostu, że mogą ubiegać się o mieszkanie socjalne. To jest często w mieście stołecznym Warszawa, to jest chyba tam około 800 zł na osobę. Tak? Są to jednak bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. I na dzień dzisiejszy polityka zazwyczaj w gminach opiera się na kolejkowaniu tych ludzi i utrzymywaniu ich w tych miejscach w kolejce przez miesiące, lata, częściej niż miesiące, a czasami zdarzy się, że kilkanaście lat. Tak, nasz rekordzista, z którym kiedyś tam rozmawialiśmy, to było 17 lat oczekiwania na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy. I tymczasem są sytuacje, w których po prostu mieszkanie jest potrzebne teraz, bo za 3 lata to one już temu człowiekowi po prostu się nie przyda, bo jego już może nie być albo na tym świecie, albo zupełnie w tej sytuacji, albo w tym mieście, albo w jakikolwiek sposób już to mieszkanie nie będzie dla niego żadną formą pomocy. I nie mamy w ogóle rozwiniętego systemu mieszkań interwencyjnych, czy to dla ofiar przemocy w rodzinie, czy to dla osób, które po prostu z różnych przyczyn mieszkania potrzebują teraz, bo na przykład muszą opuścić swoje dotychczasowe lokum. Z drugiej strony, nawet w sytuacji, w której osoba wychodzi z bezdomności i ma nieco szybszy ten czas kolejka ma troszkę krótszą i ten czas oczekiwania jest nieco krótszy, to wtedy odfajkowuje się taką osobę z listy bezdomnych, skreśla się, już nie jest bezdomna, już ma ten lokal socjalny. W tym lokalu socjalnym ona po prostu zostaje umieszczona. Lokal socjalny teoretycznie powinien być przez gminę wyremontowany do takiego standardu, w którym jest to lokal zamieszkiwany, natomiast bardzo często zdarza się tak, że gmina przyznaje lokal socjalny tutaj na terenie Warszawy i potem pracownik socjalny dzwoni do nas, do Habitatu i mówi, słuchajcie, to trzeba wyremontować, bo po prostu to nie jest mieszkanie do życia, tak? I my przyjeżdżamy, realizujemy taki projekt remontowy, pomagamy osobie. Bardzo często to są mieszkania, mieszkaniowy zasób gminy, który my remontujemy po prostu. Teoretycznie wyremontowane.
nawet jeżeli jest to, zresztą Julia Bydnańska obecna tutaj ma też doświadczenie z odwiedzaniem osób w lokalach socjalnych, które uzyskały te lokale niedawno i pewnie w kuluarach może opowiedzieć o poszczególnych przypadkach, jak takie mieszkania wyglądają. Natomiast poza tym, nawet jeżeli jakimś cudem ten lokal jest, nadaje się do zamieszkiwania, to on nigdy nie jest wyposażony. Tak? I umieszcza się taką osobę bez kapitału, tak? Być może pracującą, ale w taki sposób, żeby tylko się utrzymać. I ona ma sobie zorganizować kuchnię, i ona ma sobie zorganizować łóżko, i ona ma sobie zorganizować szafę. I tutaj po prostu zostawia się ją z takimi próbami czy wysiłkami nie do przejścia, bo oczywiście każdy z nas ma znajomych, którzy tam pozbywają się jakiejś starej szafy albo znudziło im się łóżko z Ikei, ale to na pewno nie jest osoba, która ma taką sieć kontaktów społecznych, że mogłaby te meble na przykład po niskiej cenie uzyskać, więc jest tak naprawdę stawiana przed ogromnym wyzwaniem tutaj. Lokale socjalne mają też taki defekt, o którym często się ostatnio mówi, to znaczy bardzo często są ogrzewane ogrzewaniem elektrycznym. I mimo, że sam koszt lokalu socjalnego to jest powiedzmy tam 2 zł czynszu za metr kwadratowy, to koszt ogrzewania idzie w setki, jeśli nie tysiące złotych. Bardzo często zdarza się też, że po prostu w takich lokalach socjalnych funkcjonują liczniki przedpłatowe. To znaczy wrzucisz piątkę, masz ciepło, nie wrzucisz, nie masz ciepło. To ma jakby w teorii mobilizować do racjonalnego zagospodarowania energią, no ale w praktyce w sytuacji, w którym standard takiego budynku jest bardzo słaby, jest tak naprawdę skarbonką bez dna. Co więcej, spotkaliśmy się z taką sytuacją w jednym z dużych miast, gdzie przekwalifikowując taki budynek, który był budynkiem użytkowym, tam mieściła się chyba szkoła czy przedszkole, na budynek, w którym były lokale socjalne, wymontowano centralne ogrzewanie i zamontowano grzejniki elektryczne na żłobówki, bo taki jest standard lokalu socjalnego. No i to jest właśnie dalej, tutaj przechodząc do tego, o czym mówił Ignacy, to znaczy to jest kwestia też postrzegania tej pomocy mieszkaniowej gminy, czyli z jednej strony dyscyplinowania ludzi do pewnych jeszcze bardziej, no jeszcze trudniejszych wyborów czy zachowań niż te, których na co dzień dokonujemy, jeżeli chodzi o gospodarowanie swoim skromnym majątkiem, ale z drugiej strony też ogromny brak przyzwolenia na to, żeby ten mieszkaniowy zasób gminy w ogóle był. Bo ludzi, którzy zamieszkują w lokalach dawnych komunalnych czy socjalnych, po prostu się uważa za patologię, darmozjadów, za kogoś, kto z moich podatków po prostu sobie tutaj za darmo mieszka. To oczywiście wynika z ogromnej presji i ogromnego kłopotu, którym jest dla ludzi, którzy nie spełniają tych kryteriów dochodowych, pozyskanie mieszkania. Tak? To wynika z tego kredytu, który jest po drugiej stronie, z tego niebezpieczeństwa i ta frustracja jest wylewana nie na państwo, które powinno wziąć odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, bo jest to zapisane w konstytucji, tylko jest wylewana na tych, którzy tam mieszkają, którzy mają za darmo, czy za jakiś niski czynsz. I to, że to jest taki standard, jakby nie widzi się też tego drugiego aspektu, tego ubóstwa mieszkaniowego związanego z substandardem, z zimnem, z przeludnieniem, ale ważne, że tam jest ten dach nad głową i on jest za pół darmo. Tak? Także jedna część społeczeństwa, drugiej części społeczeństwa skacze do gardeł i tak nawzajem po prostu to trwa i chyba nie potrzeba by naprawdę bardzo radykalnej reformy, żeby to przerwać. No nie, to w polityce też sobie skaczemy do gardeł, więc to... Dobra, w ogóle nie powiedziałam tego na początku, że na pewno zostawię czas na pytania i jakieś komentarze z sali, ale też jeśli coś na bieżąco wymaga jakiegoś wyjaśnienia albo coś chcieliby Państwo dodać, to bardzo do tego też zachęcam nawet teraz. Ale też idę dalej, bo jakby jestem dosyć, jakby jakoś tam się cieszę też na naszą drugą część, która mam nadzieję, że będzie troszeczkę, może nie wiem, czy bardziej optymistyczna, ale chciałabym, żebyśmy trochę porozmawiali o tym, co można z tym zrobić, tak? W tym sensie, jakich środków zaradczych nam brakuje i żebyśmy jakby mówili o tym, co by się musiało zmienić, żeby było trochę lepiej, żeby te najróżniejsze bariery, które wymieniliście, dało się rzeczywiście pokonywać. I tutaj może do pana profesora się zwrócę z takim pytaniem, no bo jakby wydaje mi się, że ciężko dzisiaj dyskutując o problemie ubóstwa, rzeczywiście od tego 500+ jakoś tam abstrahować i jakby chciałam zapytać o to, czy 500+, który jest transferem socjalnym, jakby jest przekazywaniem środków pieniężnych, wydaje mi się, że jakby że wśród polityków społecznych toczy się dyskusja, czy to jest dobry i skuteczny mechanizm trwałego rozwiązywania problemu ubóstwa, a jeśli
jakby jakie jest tutaj pana profesora zdanie na ten temat, ale też przede wszystkim, jeśli jest niewystarczające, to czego, jakby czego nam brakuje, no bo to, co mi się wydaje bardzo ważne, to że to są gigantyczne pieniądze, które wiele, jakby być może wiele pomogły bardzo wielu rodzinom, natomiast można sobie wyobrazić, że te gigantyczne pieniądze naprawdę mogłyby też być przeznaczone na różne inne rzeczy, więc jak o tym myśleć? Czy to jest kierunek, którym powiedzieliśmy, czy jest dobry, a czy może powinien zostać jakoś skorygowany? Co do tej gigantyczności tych pieniędzy, to zależy od punktu odniesienia. Na emerytury i renty wydajemy 260 miliardów i to, o, to jest gigantyczna suma, więc 23 miliardy to w porównaniu z całą sumą nie jest dużą sumą, więc tutaj oczywiście w porównaniu z tym, co wydajemy na pomoc społeczną, to jest duża suma. Wiem, że wielu przelicza, co byśmy mogli mieć za 23 miliardy, nie tylko w kwestiach socjalnych i społecznych, ale w innych inwestycjach, w drogach, w kolejach i tak dalej. Więc to jest kwestia ekonomiczna, jaki byłby najlepszy sposób wydatkowania jakichś określonych środków, które mamy, żeby poprawiło się wszystkim, a najbardziej tym, którzy są w najgorszej sytuacji. Wydaje mi się, że ten punkt widzenia, który tutaj mamy, jest trochę ograniczony głównie do tego wychodzenia z biedy, ale jest też wchodzenie do biedy. I tu mamy całą politykę społeczną i gospodarczą, która jest nastawiona na to, żeby sytuacja ogólnie była taka, że jak najmniej osób do tej biedy wchodzi. I mamy całe zabezpieczenie społeczne. Wspomniałem nie bez kozery o tych emeryturach i rentach, bo one też mają w sobie wątek zapobiegania i pomagania w sytuacji materialnej. Jeżeli chodzi o emerytury, no gdybyśmy nie mieli emerytur, i no to wtedy mielibyśmy zapewne większe ubóstwo wśród osób starszych. Zresztą ubóstwo wśród osób starszych to był jeden z klasycznych problemów, który tam na początku XX wieku był dostrzegany i wcześniej również no, ci starcy jako ta kategoria, która była najbardziej zagrożona, starcy sieroty, tak? No. I osoby niepełnosprawne, więc można powiedzieć, że jeżeli 500 plus dzieci, renty, rehabilitacja osoby z niepełnosprawnościami i emerytury to jest... Jak to organizujemy? No organizujemy tak, że po pierwsze chcemy, żeby jak najwięcej osób, które są do tego zdolne, pracowało, a jeżeli z powodów takich jak wiek, niepełnosprawność, choroba i tak dalej nie mogą pracować, to wtedy na zasadzie uprawnienia ubezpieczeniowego ZUS, nielubiany przez akurat tych, którzy tam się wypowiadają na temat państwa, które to psuje wszystko i wolny rynek. No ale mamy ZUS i ZUS działa tak, że w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie się utrzymywać, czy jest ograniczona ta możliwość utrzymywania się, otrzymujemy świadczenia. Rehabilitacja przedrentowa na przykład, która może powinna być bardziej rozwinięta i co byśmy zrobili za 23 miliardy w rehabilitacji przedrentowej, to też interesujące zagadnienie, ale też jest nastawiona na to, żeby ludzie nie wylądowali na rentach i ciągle z nich korzystali, ale żeby powrócili do pracy. Więc to wszystko ma bardzo duże znaczenie, dlatego żeby mniejszy był dopływ ludzi do tej sfery ubóstwa, w szczególności tego skrajnego ubóstwa. Kiedy już jesteśmy w tej sferze ubóstwa, no to tu mamy cały zestaw też instrumentów. U nas zasiłki rodzinne były zaprojektowane od lat 90. tak, żeby trafiać do ubogich rodzin. I w związku z tym 500 plus jest dość interesującą innowacją, tak jak becikowe było innowacją, bo do wszystkich kobiet, które rodziły dzieci, chociaż później to zmieniono. I dla rządów prawicowych wtedy, jak i obecnie, oni mają taką filozofię, że chcą pomagać wszystkim rodzinom, bo widzą, że każda rodzina, dla każdej rodziny dzieci to jest jednak wyższe koszty utrzymania i w związku z tym powinna być tam kierowana pomoc. I stąd też wprowadzenie 500+, kiedy już mieliśmy zasiłki rodzinne dla osób, dla tych uboższych rodzin, są nie najuboższych, bo dla najuboższych rodzin mamy jeszcze pomoc społeczną. Było dość interesującą innowacją i ze względu na to, że to jest świadczenie dla no jest tam kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, więc na pierwsze dziecko otrzyma te uboższe rodziny. Ono jest wyższe niż kryteria dochodowe z pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych, więc wszystkie rodziny, które teoretycznie korzystają
z pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych również mogą skorzystać z 500+, więc jest to bardzo duży transfer również dla ubogich rodzin, ale od drugiego dziecka no, też te ubogie rodziny otrzymują, ale też duża liczba rodzin z klasy średniej i nie tylko. I to moim zdaniem jest dla mnie ważny przełom, dlatego że klasa średnia, a propos tego skakania sobie do gardeł, no to klasa średnia czasem występuje takie podejście, no żłobki, przedszkola publiczne dla kogo są? Dla patologii, samotne matki mają pierwszeństwo, rodziny wielodzietne mają pierwszeństwo, a my z klasy średniej ani wielodzietni, ani tutaj samotni, przeciwko nam to jest. Podatki, ciężka praca, te nasze podatki, ZUS-y idą tam i do kogo to trafia? Nie do nas, tylko do tych, do tej patologii, do tych tam, którzy nie pracują, którzy próbują jakoś wyłudzać świadczenia. I dlatego, jeżeli obejmiemy klasę średnią jakimś programem, również o charakterze takim transferowym, co u nas się utarło, że jeżeli bezpośredni transfer gotówki, no to musi być dla ubogich. A to przełamuje to przekonanie, w związku z tym klasa średnia poznaje też trudy zdobywania tych świadczeń, chociaż akurat 500+ jest to dość mocno uproszczone i też bankowość elektroniczna i tak dalej, to też reklamowano, można powiedzieć, że to ja miałem wcześniej pomysł, żeby dlaczego nie reklamuje się świadczeń z pomocy społecznej, korzystajcie, może potrzebujecie, a nie wiecie, niech jeżdżą autobusy. A i w końcu się to pojawiło, jeśli chodzi o 500+, więc też był bardzo duży przełom. Już kwestia intencji, dlaczego i tak dalej, i zagadnienia polityczne to może w dyskusji. Natomiast z tych różnych względów i no, uważam, że jest to przełom dość ważny w naszej polityce społecznej. W takim w kierunku bardziej powszechnego wspomagania rodzin z dziećmi, co zresztą jest zgodne z poglądami społecznymi, bo jak pamiętam, w 2000 przeprowadzono badania CBOS-u, jakim rodzinom pomagać. Większość było za tym, żeby pomagać tylko biednym. W 2010 przeprowadzono taki sam sondaż i już większość mówiła, że wszystkim rodzinom z dziećmi trzeba pomagać. Więc to jest też zgodne z poglądami społecznymi i też podkreślam, że może ograniczać trochę sobie to skakanie, że oni otrzymują, mają rozmaite przywileje, a my nic nie mamy i w związku z tym nie lubimy i te narracje. Może też te przełamywać te narracje. Ja pamiętam, byłem ostatnio na takiej dyskusji z pracownikami socjalnymi. No jeden pracownik socjalny, mężczyzna zresztą, wstał i powiedział, że tu kobieta samotna wyłudza to na pierwsze dziecko, bo tam jest i matka samotna, bo tam jest mężczyzna, który zresztą, jak ten pracownik socjalny go zapytał, co on tam robi, to mu odpowiedział w sposób niecenzuralny. I tak zasugerował, że tu to świadczenie jest wyłudzane. Natomiast na to wstała inna pracowniczka socjalna, która mówiła, no my nie jesteśmy rodziną ubogą, ale mamy trójkę dzieci, nam to bardzo pomogło. I tu widać właśnie ten, że klasa średnia, budzi się w niej takie przeświadczenie, że dla nas również mogą być świadczenia pieniężne i to rodzi taką, no może solidarność pomiędzy tymi, którzy, bo wtedy przedtem było tak, że dla ubogich świadczenia pieniężne. Oczywiście tam renty i emerytury jako coś innego niż ubóstwo i pomaganie ubogim, to jest trochę inna dyskusja, jakbym to widział. Okej, okay, chciałam tylko dopytać, bo jakoś to jest na pewno mi bliskie, co pan profesor mówi, ale czy nie jest, mnie zawsze przeraża, że no to jakby mamy nowy, powiedzmy, konsensus, znaczy, czy może nie wiem, czy konsensus, ale szeroką zgodę, że w takim razie pomagajmy rodzinom i może nie tylko rodzinom ubogim i są tego jakieś plusy, właśnie wszyscy, duże rzesze osób i rodzin dostają te pieniądze. No ale gdzieś sobie jakby myślę o takich grupach, które nie są ani na emeryturze, ani jakby nie mają rodziny, tak? W sensie myślę o osobach na przykład samotnych pracujących na, nie wiem, za najniższą pensję w Warszawie, które muszą, nie daj Boże, na przykład wynajmować sobie mieszkanie. W tym sensie, czy nie jest tak, że to 500+ jednak jakieś grupy pomija i czy jakby to takie, prawda, nastawienie na rodzinność nie jest tutaj też czasami zgubne, bo nie wszyscy mają rodziny i dzieci. To prawda, że nie wszyscy mają rodziny i dzieci i część osób, no te dzieci osiągają 18 rok życia i już nie są objęte tymi programem 500+. I jak zastanawiałem się nad tym, jak to wpłynie na taki ranking zagrożenia ubóstwem w Polsce, no to rzeczywiście jak teraz te rodziny z dziećmi są przemieszane z tymi rodzinami, w których nie ma dzieci, czy były przemieszane, no to
oczekiwanie jest teraz, że najbardziej zagrożone ubóstwem będą te gospodarstwa domowe, w których nie ma dzieci. To się nie sprawdziło do końca, ponieważ to, co wynikało z symulacji, a rzeczywiste zmiany to trochę inna sprawa, ale rzeczywiście tak jest i wydaje mi się, że przyszłościowy temat to jest ubóstwo osób starszych. Tu wątek emerytalny jest bardzo mocno, przeświadczenie społeczeństwa młodego jest takie, że ten ZUS to się załamie, nic tu nie będziemy dostawać i tak dalej. I po tej reformie zmniejszającej wiek emerytalny podnoszą się głosy cały czas, że to spowoduje, w szczególności w przypadku kobiet, że coraz więcej kobiet będzie miało dostęp do emerytury, będzie miało emeryturę minimalną, bądź nie będzie miało wypracowanej nawet emerytury minimalnej, co w obecnym systemie oznacza świadczenie mniejsze niż emerytura minimalna. Obecnie PiS podniósł emeryturę minimalną i rentę do 1000 zł, co można by uznać, że odpowiada trochę temu argumentowi Solidarności z początku lat 80., że emerytury powinny być nie niższe niż minimum socjalne, ale no, 1000 zł to jest brutto emerytura i najniższa renta. Natomiast minimum socjalne obecnie jest 1000 zł, trochę ponad 1000 zł netto. Więc żeby osiągnąć ten postulat z roku 80 czy 80, to jeszcze musimy podnieść tą minimalną emeryturę i rentę gdzieś o 200-300 zł. Ja jeszcze mogę dorzucić, jeśli myślimy o takich kategoriach, grupach, które nie wiem, są w mniejszym stopniu objęte albo no, generalnie nie łapią się na te różne wsparcia, no to ja sobie myślę o młodych dorosłych. I tutaj bardziej o mężczyznach niż kobietach, no bo kobieta w wieku, nie wiem, 20, 24 lat, no często już mają, znaczy coraz rzadziej, ale mają już dzieci, więc to 500+ się pojawia jako jakieś świadczenie, ale właśnie młodzi dorośli, którzy już kończyli 18 rok życia, którzy są poza rynkiem pracy i poza systemem edukacji, to oni właśnie często, no właśnie, nie dostają 500+, ja nie jestem pracownikiem socjalnym, jestem asystentem rodziny. To jest taka osoba, która ma wspierać w wychodzeniu z różnych barier, przełamywać problemy, no ale też asystent rodziny w domyśle jest dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia, więc tutaj też ta grupa jest jakoś wyłączona z takiego wsparcia. No a często to są osoby na przykład, które, jeśli możemy wrócić do tej sytuacji mieszkaniowej, no to, nie wiem, dziewczyna, która, rodzina dostała w 2013 roku nakaz eksmisji, dziewczyna miała 19 lat, więc ona już dostała nakaz eksmisji bez wskazania lokalu, czyli na bruk. No, bo od 2013 roku nic, ten wyrok nie został zrealizowany, co też pokazuje, jak funkcjonują te wszystkie służby i funkcjonuje w takim zawieszeniu, ale właśnie z racji tego, że, no, że jeszcze nie założyła własnej rodziny, a już jakby według prawa wyszła ze swojej, to jest jakby poza tym systemem wsparciowym. Mhm. Ale też wyobrażam sobie, jakby chciałam jakby ciebie zapytać też o tych twoich podopiecznych, że oni też są jakby rozumiem kandydatami do tego, że teraz są objęci wsparciem, natomiast staną się też jakby wkrótce tam za, nie wiem, kilkanaście lat staną się tymi właśnie młodymi dorosłymi, ale chciałam zapytać o to, jakby jakich, nie wiem, w twojej codziennej pracy, jakby nie wiem, jakich mechanizmów, jakich środków zaradczych, co by się musiało zmienić, czego ci najbardziej brakuje, o czym myślisz, jakby nie wiem, najczęściej, co by jakby, nie wiem, gdzie ten system jest najbardziej dziurawy, albo nawet o tą szkołę, jakie, jakby trochę, może abstrahujmy od tego, że nie wiem, że zawsze można powiedzieć, że nie ma środków na te zmiany, tak? Może jakby o tym na przez chwilę nie myślimy, a zastanówmy się nad tym, jakie kroki są nam potrzebne. Dobrze, spróbuję myśleć o tym, że nie ma, że abstrahujemy od tego, że nie ma środków, chociaż to jest trudne, ale, no bo myślę sobie na przykład na Pradze, no ja pracuję na Pradze Północ i mam wrażenie, że tam ten system zaczął jakoś funkcjonować, mimo ograniczonych środków, ale dla mnie ogromną wartością i wsparciem mojej codziennej pracy było to, że no, jakiś system grantowy wymusił, że mamy działać w konsorcjach. To znaczy, że różne organizacje pozarządowe ze sobą współpracują, ale współpracują też ze szkołami, ze środkiem pomocy społecznej, z kuratorami, właśnie z przychodniami. I mimo iż wcześniej te instytucje były, one były takie rozproszone, ale to teraz właśnie system grantowy wymuszał w tej dzielnicy
nawiązywanie współpracy, takiej faktycznej. No i to się działo przez prawie 6 lat. Ja miałam wrażenie, że idzie bardzo opornie, ale jednak w dobrym kierunku. I to, że wiem, że w tej rodzinie jest asystent i że ja mogę iść i powiedzieć: proszę pani, bo ja tutaj widzę to i to, czy możemy coś razem zrobić? Albo że mogę iść do szkoły i wiem, że ta szkoła właśnie też jest w tym konsorcjum, więc mi jest łatwiej wejść, bo tak to jak wchodzę sobie z ulicy, o jakaś Kasia, co sobie kopię piłkę z dzieciakami, nie jestem traktowana poważnie. A to wymuszało na tych różnych instytucjach jakby no, dostrzeżenie mnie i podjęcie współpracy. Niestety to się kończy, bo jest zawieszone finansowanie, więc ja nie wiem, jak to będzie funkcjonowało po grudniu, zwłaszcza, że też przyzwyczailiśmy osoby, z którymi pracujemy, do tego, że tak wygląda, że ja wiem, że mogę bo ja sama nie jestem w stanie wszystkiego zrobić i też to nie jest moja rola, ale mogę zaproponować: słuchajcie, tutaj jest, nie wiem, punkt interwencji kryzysowej, tutaj jest terapeuta, który przyjmuje za darmo. I jakby mogłam pokazywać różne inne instytucje, które wspierają. No teraz to wsparcie będzie ograniczone i też nie będzie odgórnego, narzuconego jakiegoś... narzuconej potrzeby współpracy, w związku z czym może być ciężej, ale myślę sobie, że to jest jakiś kierunek, który ułatwia, pozwala takie skuteczniejsze działanie. Proszę, a możesz tylko uzupełnić, dlaczego to z tego wsparcia, tej koordynacji nie będzie? To się zmienia jakaś ustawa, czy... Nie, to są pieniądze miejskie, które są przekazywane na określony czas, znaczy, nie wiem, projekty były najpierw dwu, później trzyletni, no i nie został rozpisany kolejny konkurs, w związku z czym nie będzie środków i ta współpraca pewnie może się odbywać, ale znowu w taki rozproszony sposób. Mamy już te kontakty, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale na razie to jest zawieszone. Miejskie, czy z jakiegoś projektu? Miejskie, nie, miejskie, z Urzędu Miasta. Miejskie, to była inicjatywa miasta, lokalne sieci wsparcia, tak to się nazywało, i w kilku dzielnicach w Warszawie to rozwijano. To było interesujące, dlatego że skłaniano, nie żeby poszczególne organizacje ze sobą konkurowały o jakieś wyodrębnione usługi, ale żeby w pomocy dla dzieci zarówno organizacje pozarządowe, jak i z tymi instytucjami publicznymi razem występowały te środki, więc to było takie skłanianie do współpracy, chociaż te konsorcja mogły, rozumiem, konkurować ze sobą o te pieniądze, czyli jakieś konsorcja przegrały, więc była konkurencja, ale w ramach już szerszej, w ramach węższej współpracy grup, czyli konkurują ze sobą grupy, a nie poszczególne organizacje. Tak, to też wymuszało właśnie na organizacjach pozarządowych współpracę i w ogóle zmianę trochę sposobu działania i myślenia. Tak, jak byłem w Poznaniu i opowiadałem o tych lokalnych sieciach wsparcia, to oni kiwali głowami, że to mają też u siebie. Więc to możliwe, że jest takie w dużych miastach ogólnie zrozumienie, że powinna być współpraca pomiędzy rozmaitymi, nie tylko NGO-sami, ale również NGO-sami i instytucjami publicznymi. Czyli rozumiem, że to można jakby... Czy to jest problem jakiejś tam tymczasowości tych środków, ale czy to jest jakiś postulat jakby ogólny, że tej współpracy brakuje? Rozumiem, że to jest jakaś tam zmiana w ogóle paradygmatu w systemie wsparcia, tak? Której byśmy oczekiwali. Tak, tak. No bo z drugiej strony pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej pod Warszawą i to jest orka na ugorze, żeby... Ja mam poczucie, że mam dużo bardziej ograniczone możliwości wspierania i pomagania moim rodzinom, bo nie wiem nawet, bo być może coś się dzieje, ale to wymaga ode mnie dodatkowej, dużej pracy, żebym mogła się dowiedzieć, gdzie, co, jak, kto tutaj może pomóc. A dzięki tym konsorcjom właśnie to było dużo łatwiejsze, przejrzystsze. No dobrze, a teraz jakby chciałam Ciebie, Basiu, zapytać z kolei też jakby szukając dobrych przykładów, bo wydaje mi się, że w Habitacie macie trochę takich projektów, które są przykładem jakiegoś takiego też właśnie całościowego wspierania osób ubogich i w sensie, jakby projekt, który ja bardzo lubię i o który chciałam Cię prosić, żebyś ewentualnie mi trochę opowiedziała, to są te społeczne agencje najmu, a rozumiem, że też w Waszym wydaniu to jest społeczna agencja najmu i zatrudnienia, tak? Czyli rozumiem, że jest to taka instytucja, która ma wspierać ludzi nie tylko w tym, żeby mieli gdzie mieszkać, ale też jakoś wspierać ich w tym, żeby poradzili sobie na rynku pracy. I wydaje mi się, to jakbyś mogła o tym trochę powiedzieć więcej, bo wydaje mi się to ciekawe, szczególnie na przykład w Warszawie, ktoś by mógł powiedzieć, znaczy nasi forumowicze mogli powiedzieć, że w Warszawie na każdym sklepie wisi ogłoszenie, że zatrudnia ekspedientkę, więc gdzie tu jest jakiś problem i dlaczego staracie się w ten sposób działać?
To znaczy my w naszej pracy nad pomaganiem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oczywiście widzimy jedną ważną rzecz. Nie ma mieszkania bez pracy i nie ma pracy bez mieszkania. To znaczy nawet jeżeli się mieszka, mieszka się w małym mieście, w którym nie ma rynku pracy, to potrzeba mieszkaniowa nie jest zaspokojona, bo nie jest się w stanie osiągnąć dochodu takiego, żeby to mieszkanie utrzymać. I dlatego też ludzie migrują do dużych miast. Tak jest skonstruowana Polska, że migrują. I do miast, w których rynek pracy jest no, stosunkowo prosty. Tak? I tak z tego przekonania troszeczkę wyszliśmy, rozpoczynając ten projekt, nie mając też świadomości, z jakimi obciążeniami, czy z jakim bagażem, nawet ci nasi, czy to zewnętrzni, czy wewnętrzni z innych miejscowości imigranci po prostu w tej Warszawie się pojawiają. Ponieważ naszym zadaniem, zadaniem projektu jest właśnie skoordynowanie tego wsparcia mieszkaniowego i zatrudnieniowego, czyli poprawa sytuacji na rynku pracy, bo wyszliśmy z takiego założenia, że no, generalnie w Warszawie wszyscy pracują i ono okazało się słuszne, natomiast bardzo rzadko pracują ci nasi beneficjenci legalnie. I z drugiej strony ułatwienie zamieszkiwania, czyli jakby zagwarantowanie, poręczenie właścicielowi prywatnemu, że dane mieszkanie, które zostanie udostępnione dla projektu, dla tego naszego docelowego beneficjenta, będzie regularnie płacony czynsz, będzie utrzymane w standardzie i będziemy wspierać tego najemcę we wszystkich tych zobowiązaniach związanych z mieszkaniem. No i cóż, to ma się odbywa się najczęściej w formule najmu, podnajmu, czyli że my jako Fundacja Habitat for Humanity Poland wynajmujemy takie mieszkania, potem przekazujemy je temu docelowemu beneficjentowi. Mamy ogromny problem przede wszystkim, jeżeli chodzi o obszar rynku pracy, bo to właśnie nie jest tak, że ludzie nie pracują. Tylko bardzo często pracują na czarno, pracują w taki sposób, żeby nie musieć regulować swoich zobowiązań z tytułu zadłużenia, tak? Ponieważ te zobowiązania są duże, na tyle duże, że w przypadku po prostu ich ściągnięcia to nie wystarczyłoby na życie, tak? Dlatego tutaj ta kwestia legalizacji pracy jest dla nas dosyć dużym wyzwaniem, no bo jest to niemożliwe, tak? Jest jakby ta bieżąca sytuacja jest taka, że naprawdę trudno o tę legalizację i ludzie nie decydują się na takie wybory. Z drugiej strony bardzo trudny jest rynek najmu w Warszawie. To znaczy dla tych naszych beneficjentów to jest ewidentnie rynek właściciela. Tutaj mieszkanie małe wynajmuje się w dzień, a czasami nawet w kilka godzin. Więc to, co jak się okazało być największym atutem naszej fundacji i największym atutem projektu to sama sytuacja, w której dana osoba może wynająć. Bo my myśleliśmy, że mieliśmy takie ambitne założenie, że będziemy negocjować czynsze w dół, że osoby, właściciele w zamian za ten bezpieczny najem zdecydują się nam na przykład właśnie obniżyć te czynsze. Tymczasem okazało się, że to, co my możemy zrobić najczęściej, to w ogóle takiej osobie, która jest z tak zwanej grupy ryzyka, udostępnić to mieszkanie bardzo często po cenie rynkowej. Oczywiście szukamy mieszkań, które no, nie są z sektora premium, tak żeby naszych beneficjentów, uczestników projektu było na nie stać. Natomiast po prostu no, presja na najem, mimo wysokich cen tego najmu, jest tak wysoka, że po prostu w tej konkurencji nasi uczestnicy przegrywają i to, co my możemy im zapewnić i zapewniamy, to żeby oni w ogóle mogli gdzieś zamieszkać, żeby w ogóle mogli wynająć. To jest sytuacja, która bardzo często dotyczy cudzoziemców w Polsce, tak? Czyli osób mówiących z akcentem, które na starcie jakby w rozmowie telefonicznej słyszą wysokość czynszu 30% średnio wyższą niż dla osób, które mówią bez akcentu. Tak? To zrobiła Fundacja Ocalenie takie mini badanie i takim wyszło, że to jest 30% więcej dla cudzoziemców. No i cóż, i robimy tutaj ten projekt na takim rynku, jaki mamy, natomiast też jakby patrząc perspektywicznie, jeżeli mogę trochę szerzej i nawiązując do tego, czym jest ten Escape Room, to jest i też o tym, do tego, o czym mówiłam, to znaczy nie ma pracy bez mieszkania, nie masz mieszkania bez pracy. To jest nie tyle, to jest oczywiście o ubóstwie, ale to też jest o mobilności społecznej. Tak? W Polsce mobilność społeczna jest bardzo niska, mamy bardzo niski odsetek migracji wewnętrznej, bo ona po prostu jest strukturalnie bardzo utrudniona. I to, co niewątpliwie by sprzyjało
to są uniwersalne świadczenia, ale już niekoniecznie w formie pieniężnej, czyli tylko uniwersalne usługi publiczne, tak? Nasza mobilność społeczna cierpi od takiego najbardziej podstawowego wymiaru, to znaczy mobilności jako takiej, możliwości dostania się z małego miasta do dużego miasta, czy powrotu z dużego miasta na wieś po godzinie 16 transportem publicznym. No po mobilność związaną z nierównymi szansami na rynku pracy, tak? I tak jak sobie myślę o naszym projekcie Społeczna Agencja Najmu, to wydaje mi się, że to nie do końca jest uzasadnione, żeby wszyscy ludzie przyjeżdżali do Warszawy, tak? Czy do Wrocławia, czy do każdego innego dużego miasta. Tylko być może powinniśmy zadziałać w odwrotną stronę, to znaczy może praca powinna znaleźć się w małych miastach, tak żeby ludzie nie musieli opuszczać swoich rodzin, swoich miejsc, w których są zakorzenieni, swoich mieszkań, które też mają, na przykład w tych małych miastach. I wszystkim oczywiście byłoby łatwiej, gdybyśmy jednak może w taki system w większym stopniu zainwestowali, bo jakby nie chcę psuć zabawy, ale w momencie, w którym jest się uczestnikiem, jeżeli wejdziemy do escape roomu i chcemy wydobyć się z biedy, chcemy w jakiś sposób wyjść z tej kondycji społecznej, w której jesteśmy, to zostawiamy za sobą tych, którzy tam zostają, tak? I im jest jeszcze trudniej w tym momencie. Dobra, dzięki. To jeszcze tak, nim otworzę jakby tutaj na pytania z sali, na które bardzo liczę, to jeszcze chciałam Ciebie, Ignacy, zapytać trochę o właśnie trochę o to, w jaki sposób NGO-sy mogą się przyczyniać do jakiegoś takiego trwałego wyciągania ludzi z ubóstwa, ale mam tutaj na myśli szczególnie jakąś taką działalność charytatywną okołokościelną, bo jakby to myślę, że dla nas, dla kontaktu jest ważne i pod jakąś szczególną uwagę do tego przykładamy, na ile to, jak różne instytucje związane z Kościołem starają się działać z osobami doświadczającymi ubóstwa, jak Ci się wydaje, czy mógłbyś wskazać jakieś, nie wiem, zarówno pozytywne przykłady, bo myślę, że niestety jest też sporo takich przykładów, które sposobów działania, które być może jakby są potrzebne i nie chcę ich tutaj jakoś stwierdzić, że są bezsensowne, natomiast chyba nie przyczyniają się do takiego myślenia o trwałym zmienianiu sytuacji osób ubogich. Mhm. Nie wiem, jak Ty to postrzegasz, jak na ile w Kościele mamy wystarczająco dużo takiego myślenia o tym, że naszym celem nie jest dosypywanie ludziom ubogim, żeby im było trochę lżej w ich ubóstwie, tylko jakby na ile jesteśmy w stanie też nie poprzez jakieś systemowe, państwowe działania, tylko raczej jakąś działalność charytatywną, w którą jako osoby z Kościoła mogą się angażować, myśleć o jakichś takich trwałych mechanizmach czy trwałym wsparciu. Odpowiadając na Twoje ostatnie pytanie, to znaczy na ile tego myślenia o systemowej zmianie w Kościele jest dużo, to wydaje mi się, że jest go mało. Jest więcej. Myślałem, że mówimy o polskim Kościele. Tak, mówimy o polskim Kościele. Jest o polskim Kościele katolickim. Tak, dla precyzji. Jest go mało, ale wydaje mi się, że jest więcej dobrego działania niż dobrego myślenia w polskim Kościele na ten temat tak naprawdę. Ale wydaje mi się to o tyle rzeczywiście istotny temat, ten, który podjęłaś, że w Polsce ogrom wsparcia dla osób ubogich, znajdujących się w różnych sytuacjach rozmaicie rozumianego wykluczenia, rzeczywiście ogrom tego wsparcia realizują czy to organizacje pozarządowe, czy jakieś społeczności lokalne, czy Kościół katolicki, zwłaszcza z wiadomych względów w największym stopniu. No i to, co trzeba zastrzec przy wszystkim tej całej ewentualnej krytyce, którą zaraz wygłoszę w stosunku do polskiego Kościoła, znaczy, że polski Kościół robi naprawdę bardzo dużo. Tak? To znaczy jest olbrzymią instytucją, której działanie się bardzo mocno przekłada na sytuację bardzo wielu, bardzo konkretnych ludzi. Tak? Ale no, niewątpliwie wydaje mi się, że zarówno na poziomie myślenia i nauczania Kościoła rzeczywiście brakuje myślenia o bardziej systemowych barierach, na jakie natrafiają osoby ubogie i w ogóle o bardziej systemowych sposobach radzenia sobie z problemami społecznymi. No, ostatnio polski episkopat, już nie pamiętam z jakiej okazji, ale wystosował taki list na tematy społeczne i tak dosyć rzadko mu się zdarza pisać listy na tematy dotyczące jakoś tych kwestii społecznych, ubóstwa i tak dalej. No i tam tego dnia w kościołach był czytany ten fragment z Dziejów Apostolskich o tym, jak były tworzone gminy wczesnochrześcijańskie.
No i tam był taki fragment o tym, że każdemu rozdawano według potrzeby. I to rozdawanie każdemu według potrzeby polscy biskupi raczyli nazwać pomocą charytatywną. Tak? I to mi się wydaje, że to jest jakieś głębokie niezrozumienie, zwłaszcza, że w tym samym fragmencie Dziejów Apostolskich dosłownie zdanie wcześniej, w zasadzie jeszcze w tym samym zdaniu przed przecinkiem jest sformułowanie wszystko mieli wspólne. Tak? Ale tego już polscy biskupi jakoś nie zauważyli, czy nie wykorzystali w swoim liście w każdym razie. I od tego takiej całościowej wizji wspólnoty, którą z tych Dziejów Apostolskich można jakoś wyinterpretować, przeszli do formuły właśnie działalności stricte charytatywnej, a nie systemowego myślenia o radzeniu sobie z problemami społecznymi. No i oczywiście, zgodnie z tym, co mówiłem w swojej poprzedniej wypowiedzi, mam przekonanie, że narracja, nauczanie, to w jaki sposób myślimy o różnych sprawach, przekłada się również na działanie. Ale w przypadku polskiego kościoła wydaje mi się, że to, tak jak powiedziałem, że to działanie jest bardziej refleksyjne niż ta refleksja, która jest w nim obecna. Bo jak obserwuję bardzo dużo tych działań charytatywnych, no to oczywiście są tam takie działania, które wzbudzają moje jakieś rozmaite, czy to wątpliwości co do ich, no właśnie, skuteczności, czy trwałości. No, jakby nie wiem, czy chcę tu wchodzić w dyskusję o bardzo konkretnej inicjatywie, ale no, mnie jakoś mocno doskwiera mi oczywiście przekonanie, że paczka zmienia świat, a nie święta, tak? To znaczy, i oczywiście nie mówię, że paczki rozdawane na święta w bardzo różnych inicjatywach i w bardzo różnych miejscach nie są ważne, bo to ma też swój aspekt, na przykład godnościowy, możliwość przeżycia świąt w sposób, który jest jakoś w nas kulturowo zakodowany. Więc nie mówię, że z tego należałoby rezygnować, ale przekonanie, które czasem się pojawia, że paczka na święta likwiduje ubóstwo, no wydaje mi się cokolwiek zbyt optymistyczne. Tak? I no tak. No i generalnie, a druga sfera, która w narracji się przekłada według mnie negatywnie również na działania, no to jest to, że poza tym, że nie myślimy o trwałości i o systemowym podejściu do tych problemów, to jest bardzo mocne nastawienie na tych, którzy pomagają. Tak? To znaczy na nasz dar serca, na naszą wrażliwość, na naszą szlachetność. I na to wszystko, co jest w nas i z czego płynie nasza potrzeba pomagania innym, a bardzo dużo mniej jest myślenia o wspieraniu osób w trudnej sytuacji w kategoriach chrześcijańskiego obowiązku, czy w ogóle po prostu ogólnoludzkiego, humanistycznego obowiązku, jakiejś kategorii odpowiedzialności i solidarności. Tak? To znaczy za dużo jest właśnie tej litości, o której mówiłem, a za mało jakiegoś, no właśnie z jednej strony solidarności i współodczuwania z drugim, a z drugiej strony no może też gniewu jakiegoś na to, jak mamy, jak struktury społeczne w Polsce i nie tylko w Polsce wyglądają. No ale to nie jest, to, o czym mówię, oczywiście nie jest powodem, żeby nie zauważać tych wszystkich bardzo często wielkich dzieł, właśnie dla mnie bardziej dzieł solidarności niż dzieł miłosierdzia, no takich jak schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. No, w Warszawie jest sytuacja taka, że wszystkie schroniska i noclegownie, i pensjonaty socjalne i tak dalej dla osób w kryzysie bezdomności prowadzą organizacje pozarządowe. W części są to organizacje pozarządowe wprost związane z Kościołem katolickim. Nie ma żadnego takiego schroniska, które by miasto prowadziło samodzielnie. Oczywiście te schroniska są dotowane przez, oczywiście w zbyt małym stopniu, no ale są dotowane przez miasto. Ale tutaj, więc to myślenie o tym, w jaki sposób działają organizacje pozarządowe i Kościół jest bardzo istotne, bo Państwo z bardzo wielu konkretnych przykładów wspierania osób ubogich czy znajdujących się w rozmaitych kryzysach abdykowało. I to, w jaki sposób organizacje będą wspierane przez państwo, czy przez samorząd, czy kościół i w jaki sposób będą dalej realizować, jest tu bardzo istotne. I to, co może na koniec, że mnie bardzo cieszy też to, że w kościele pojawia się coraz więcej, znaczy nie wiem, czy jest ich coraz więcej, nie mam takich statystyk, ale są na pewno coraz bardziej widoczne i coraz bardziej
właśnie też w tych narracjach i w tym myśleniu obecne takie inicjatywy, które opierają się na bardzo trwałym działaniu i na bardzo bezpośrednim działaniu z drugą konkretną osobą. To są takie inicjatywy właśnie jak, nie wiem, Wspólnota Santa Gidio czy Zupa na Plantach w Krakowie, gdzie ludzie wychodzą kilka razy w tygodniu na ulicę, spotykają się z konkretnymi ludźmi i no, doświadczenie moje własne, ale też różnych osób, z którymi rozmawiam, jest takie, że ten sposób realizowania pomocy bardzo szybko prowadzi nas do myślenia o systemowych problemach, ponieważ bardzo szybko zauważamy, jak bardzo ograniczona jest nasza działalność charytatywna, nawet taka bardzo właśnie będąca w bliskim kontakcie z drugą osobą, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości i jak bardzo potrzeba tutaj interwencji bardziej systemowej. Ja bym tu dodał, jeżeli chodzi o organizacje, które są jakoś związane z Kościołem bądź osobami, które były aktywne w Kościele. Ja też reprezentuję organizację ATD Czwarty Świat, która działa również w Polsce. Założoną przez ojca Józefa Wrocińskiego we Francji. Jeden z naszych ważnych dla nas bardzo postaci w kontakcie. I tutaj jest dość interesujące podejście, ponieważ on odrzucał w ogóle pomoc o charakterze charytatywnym. Możliwe, że wpisując się w tą dyskusję w ten sposób, że nie poprzez pieniądze czy poprzez dary, ale poprzez inne działania razem z osobami, które doświadczają tych problemów, bo on bezpośrednio działał w ramach takiego, to były takie slumsy pod Paryżem, więc szedł tam i razem z tymi osobami, taka była idea, żeby razem z tymi osobami próbować i z jednej strony poprzez biblioteki podwórkowe oddziaływać na dzieci, których tam było dużo, a z drugiej strony z osobami dorosłymi próbować nam nie tyle rozpoznać, że one potrzebują czegoś im to dać w sensie materialnym, ale rozpoznać, że one są ekspertami od tej sytuacji, w której są i najlepiej się orientują w tym, co im pomaga, co nie pomaga i jakie są ich słabości, jakie są ich może silne strony. Więc ci eksperci od ubóstwa, kto jest ekspertem od ubóstwa? No, profesor akademii, ale no, to jest taki ekspert, ktoś, kto jest z zewnątrz, tak? To była idea też łączenia wiedzy. Mieliśmy taki projekt, żeby akademicy, pracownicy socjalni i wolontariusze, asystenci rodziny i osoby doświadczające ubóstwa, w tym kryzysu bezdomności, żebyśmy razem usiedli półtora roku, to były takie warsztaty, żeby przełamać taką nieufność w rozmowie. Na takim gruncie nie, że przychodzę pracownik socjalny, czy przychodzi szlachetna paczka i coś daje i wtedy no, jesteśmy raczej osoby doświadczające, są takim pasywnym odbiorcą tej pomocy, chociaż w szlachetnej paczce tam chyba jest jakiś taki proces wyboru tego, co byśmy chcieli. Ale tu jest trochę bardziej to zaawansowane, jako zresztą Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu też się kieruje tą ideą, żeby włączać osoby doświadczające tych problemów do tej dyskusji o tym, jak im pomagać, co zmieniać, zarówno w sensie lokalnym, jak i na gruncie takiej polityki bardziej krajowej. Dobra, dziękuję bardzo i proszę, już tam widzę, że Julia Wygnańska się zgłasza, tak? Można mieć nie pytanie, tylko komentarz. Jasne, koniecznie. To jeszcze w trzech sprawach. Tak, można. No bo po pierwsze chciałam się odnieść do tych pięciu tak sposobów postrzegania ubóstwa i w trzech, które Ignacy wymienił, czyli dyscyplinowanie, zasługiwanie i litość. Tutaj jest właśnie takie charakterystyczne traktowanie tego pomagającego. To jest zawsze z pozycji tego wiedzącego lepiej i zawsze trochę z pozycji władzy. I to się bardzo mocno przekłada potem na to, jak pomagamy. To my stawiamy cele osobie, która ma wyjść z ubóstwa. I może właśnie dlatego, że to są nasze cele, a nie ich, ten sufit jest szklany, tak? I nie da się go rozbić, nie da się uciec. Takie myślenie o ubóstwie wytrąca nam z ręki instrument pomagania, polegający na tym, że oddajemy to zdefiniowanie tego pomagania osobie, której to dotyczy, tak? Nie ma tam takiego stanowienia, nie możemy tego wykorzystać. Może osoba, która jest alkoholikiem, dużo większy będzie robiła postęp, jeżeli pomożemy jej
jak ona powie, chciałabym nie pić przez tydzień, tak, pomożemy jej nie pić przez tydzień, albo chciałabym pić 4 piwa dziennie przez tydzień zamiast 4 litry wódki przez tydzień, tak, my to zaakceptujemy, taki jest jej cel, pomożemy jej w tym, może na koniec ona rzeczywiście będzie utrzymywała abstynencję, tymczasem my mówimy, masz nie pić, bo jak będziesz piła, to usuniemy cię ze schroniska, czyli przestaniemy ci pomagać. Czyli za takim postrzeganiem stoi po prostu niewykorzystywanie, wybijanie z rąk instytucji pomagających narzędzia, które może być bardzo skuteczne, no bo to motywacja taka wewnętrzna osoby do zmiany jest wielkim motorem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz dotyczy samego pomagania i tego, jak to wygląda. Ja też bardzo długo pracowałam nad możliwością, jak nad taką pozycją jednak osoby z zewnątrz. Ja nie pracuję ani dla miasta, ani też dla organizacji, prawda? I rzeczywiście nie wierzę sama, że to mówię, ale jak popatrzymy na Warszawę, samą Warszawę, to jest dużo przykładów działań, które są dobre, które pomagają wychodzić z biedy. Na przykład to, że są asystenci rodziny. Rozumiem, że jest was za mało jest finansowania i być może macie za dużo rodzin pod opieką, prawda? Natomiast jest to nowa instytucja, bardzo, bardzo ważna i bardzo pomocna. Też jeśli chodzi o dostęp do lokali socjalnych, o czym wspominała Basia, ja rzeczywiście w ramach tego programu Habitatu zajmuje się ewaluacją, więc mam trochę inną perspektywę niż Basia, ale to jest, rzeczywiście odwiedzam ludzi w lokalach socjalnych i to dużo zależy od dzielnicy. Są dzielnice, w których lokale są skandaliczne, są kible na środku pokoju i tak dalej, a są dzielnice, w których lokale są bardzo przyzwoite i ludzie są rzeczywiście po trafieniu do mieszkania wspierani przez lokalne służby, są monitorowani, więc to bywa tak, że jest naprawdę dobrze. A trzecia rzecz, która się z tym wiąże, to są jednak dane i to jest taki mój konik i uważam, że to jest bardzo duża taka kula u nogi tego, co się w tej chwili dzieje, bo bardzo często my oceniamy pomoc, wydarzenia na podstawie jednak epizodycznych relacji. Słyszymy pięć, tak, ogrzewanie za 5 zł, tak, wrzucone. Słyszymy o tej pogodzie na TVN Meteo, tak? Ale to tak naprawdę mogą być jakby komunikaty, jakby informacje dotyczące pojedynczych wydarzeń. A my już w oparciu o to budujemy bardzo takie grube opinie o całym systemie. Nie mamy takich narzędzi, żeby to zweryfikować, żeby zobaczyć, jak na przykład wygląda długość oczekiwania na lokale komunalne czy socjalne w Polsce. To jest wszystko rozproszone. Każda gmina gromadzi dane oddzielnie. Nie wiadomo, jak to jest w skali kraju. Nikt też nie robił takiego monitoringu, prawda, komunikatów dawanych w TVN Meteo i tego, ile razy w tych programach, gdy mówi się o zamarzaniu, mówi się przy okazji pogody. To są tylko przykłady. My jesteśmy jako ludzie znacznie bardziej responsywni do jakiegoś, znaczy wobec takiego przykładu jednej osoby, konkretnej sytuacji, tak? Dane nie są atrakcyjne, no ale jednak jeżeli chcemy, żeby pomoc była bardziej systemowa, czyli pomagała każdej osobie, która w danej sytuacji się znajduje, to jednak musimy to oprzeć o dane, a tych danych nie mamy. I to jest moim zdaniem bardzo duży problem, który powoduje, że no, z biedy jest ciężko wyjść. No, dziękuję. To chyba ja tylko odpowiem, że akurat jeżeli chodzi punktowo o te konkretne dane o długość oczekiwania na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, to Habitat robił takie badania w 2015 roku obejmujące wszystkie gminy w Polsce i zachęcam do obejrzenia ich w naszym raporcie Mieszkalnictwo w Polsce z 2015 roku. Tam najczęstsza wymieniana długość to jest pomiędzy 4 a 7 lat. Także nie jest tak, że jest to krótko. A ja chciałem tylko odnieść, bo ja się generalnie bardzo z tym, co ty, Julka, mówisz, zgadzam, tylko wszystko się rozwija, znaczy nie wszystko, tak, ale bardzo dużo się tutaj oczywiście rozbija o kwestie środków, tak, no bo w sytuacji, kiedy mamy schronisko dla osób bezdomnych i chcielibyśmy wprowadzić taki model pomagania, o jakim ty mówiłaś w swojej pierwszej uwadze, że jak ktoś pije 4 piwa, to mu w tym pomagamy, żeby pił 4 piwa, a nie żeby od razu go z tego schroniska usuwać, no to jest to niezwykle, znaczy to jest po prostu niewykonalne w sytuacji tak ograniczonych funduszy na wspieranie osób w kryzysie bezdomności, jak to mamy do czynienia w Warszawie, bo miejsc jest za mało, a
No a zimą to po prostu jest już kwestia tego, że albo przyjmiemy, będziemy mieć za dużo i wtedy przecież też schroniska robią to i często liberalizują swoje zasady i przyjmują osoby pod wpływem alkoholu, no albo te osoby będą zamarzać na ulicy, tak? I, no i to samo dotyczy też danych, tak? Znaczy ja się zgadzam z tobą, że potrzebujemy dużo większej liczby danych, znaczy dotyczących bardzo rozmaitych zjawisk. Z zakresu ubóstwa, czy sytuacji choćby osób w kryzysie bezdomności. No tylko w sytuacji bardzo ograniczonych środków to jest niezwykle dramatyczny wybór. Czy się angażować w działania badawcze i rzecznicze od samego, tak? Czy ja rozumiem, że może z naszego jakiegoś namysłu wyjść, że jednak ważniejsze jest to, żeby na początku zrobić porządne badanie i rzecznictwo, żeby później mieć konkretny argument w sprawie zmian systemowych. No ale jakby ja rozumiem też ten problem ludzi, którzy po drugiej stronie mają konkretnych ludzi, którzy muszą, a środki mają ograniczone. Mogę kontynuować? Tak, tylko żeby się oddać głos reszcie, ale jasne. Z tymi danymi to jest tak, że nie zawsze ich gromadzenie jest bardzo drogie. Mamy w Warszawie schroniska, które mają bardzo rozbudowane i konkretne systemy gromadzenia danych. One po prostu między sobą nie chcą się nimi wymieniać. Także to argument, to jakby brak środków nie jest tutaj argumentem. Naprawdę świat się zmienia, mamy komputery, internet, te wszystkie techniki się demokratyzują, są coraz łatwiej dostępne, więc to nie jest ten problem. To jest problem wiary w to, czy dane coś zmienią i takiego podejścia, dane to są takie badawcze, takie teoretyczne, a my tutaj pracując bezpośrednio naprawdę wiemy jak jest. To jest kwestia takiego... Ja też mam tę wiarę, że dane są nam potrzebne. Tak? I łatwo je naprawdę zebrać, trzeba tylko... Ale narracja też jest istotna. Teraz Paweł, ty chciałeś zabrać głos? Ja mam jedną refleksję i jedno pytanie. Refleksja jest związana z tym TV-em BTO. To mi przypomniało zmianę w konstytucji australijskiej, która się dokonała nie pamiętam dokładnie kiedy, jakieś 45 lat temu, wtedy aborygeni przestali być w kategorii fauna i flora. Myślę, że każdy kraj ma swoich aborygenów. Wiemy o aborygenach w Rosji, wiemy o różnych problemach w bardzo różnych krajach. My też mamy kłopot właśnie z ludźmi ubogimi, których, no przepraszam, takie TVN Meteo podające liczby zgonów, to trochę takie traktowanie ich jak element fauny i flory. To tyle refleksja. Natomiast pytanie dotyczy edukacji. Jakie są możliwości według was, żeby troszkę system edukacji, szkoła uczyła, właściwie chciałoby się liczyć, ale kiepsko pod tym względem wychodzi, uczyła jakiejś większej wrażliwości, jakiejś sensowności działania właśnie w ramach pomocy ubogim. Tu taki kamyczek pro domo sua, bo sekcja rodzin klubowa nie może sobie wielu zasług tutaj poczytać w ramach tego wychowania dzieci, które, na które jakiś tam wpływ miałem przez ileś lat. Nie udało nam się w zasadzie osiągnąć żadnego sensownego programu uwrażliwiania na ubóstwo. Także ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest trudne, bo gdyby to było łatwe, no to nam też by się to udało, prawda? Ale jakie są możliwości działań edukacyjnych? Może jeszcze tylko, czy są jeszcze jakieś konkretne pytania do naszych gości, to byśmy mogli je zebrać może i... A jak nie ma, to odpowiadajcie. Nikt nie chce odpowiedzieć na to pytanie. No to jest takie wchodzenie w buty eksperta od czegoś, od którego ekspertem się nie jest, no bo ja nie jestem ekspertem od edukacji, jak może wiesz. Ale
tak, znaczy, ale na poziomie swojego własnego doświadczenia szkolnego, które mam stosunkowo niedawne, no to ja rzeczywiście ani na lekcjach, nie wiem, wiedzy o społeczeństwie, ani na bardzo, no tak, specyficznie nazwanych lekcjach, jakimi są podstawy przedsiębiorczości, nie słyszałem o kwestiach dotyczących wykluczenia społecznego, ubóstwa i tak dalej. No, czyli tutaj jakaś taki rodzaj takiej ingerencji już na poziomie samej podstawy programowej, właśnie WOS-u, podstawy przedsiębiorczości i lekcji religii. Mógłby i historii być... Polski też. No tak, tak, no tak, oczywiście to można opowiadać dłużej. Znaczy ja o ubóstwie słyszałem, moja świadomość ze szkoły się zatrzymała gdzieś na poziomie lalki Prusa, tak? To jest, tam rzeczywiście był temat ubóstwa jako centralny wątek tej książki, ale później już niewiele, no. Więc oczywiście jakieś zmiany w podstawie programowej. Druga rzecz, która jest jak może mi bliższa ze względu na moje zawodowe zajęcia, to, no to jest kwestia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tak? To znaczy niektóre szkoły próbują to robić, udaje im się to robić i to jest też jakaś droga, zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie jakichś zajęć, wpuszczanie do szkoły ludzi, którzy opowiedzieliby trochę więcej o różnych tematach. Sam prowadziłem w paru szkołach takie zajęcia o sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ale też współpracy ze szkołami przy konkretnych inicjatywach. Tylko właśnie bardzo byłoby warto, żeby to, bo moje doświadczenie jest takie, że wiele szkół idzie w taką stronę, że organizuje na przykład taki, no jakiś rodzaj kiermaszu, piecze się ciasta, robi się ozdoby choinkowe i tak dalej, to się sprzedaje i później się pieniądze z tego przekazuje na jakiś szczytny cel i ten cel jest oczywiście szczytny, a na przykład brakuje tego kroku wcześniej, żeby ktoś z tej organizacji przyszedł i opowiedział tym uczniom, czym ta organizacja się zajmuje. Znaczy, że ja mam takie doświadczenie zbierania na inicjatywy, które są ogólnie słuszne, ale tak naprawdę nie szczególnie wprowadził mnie do jakiejś większej wrażliwości w tej konkretnej tematyce, czy tak, no ale tak jak mówię, no nie znam się na edukacji, no. Ja może od innej strony, jako matka świeżo upieczonego szkolnego dziecka, potwierdzam, że faktycznie takie, jakby to, do czego dzieci są uczone faktycznie od pierwszej klasy, to jest charytatywność, tak, i to taka rozumiana w ten sposób właśnie kiermaszowo-zbiórkowy, i taki bardzo też na przykład sloganowy, że na przykład tam zmieniamy rzeczywistość podopiecznych domu dziecka, żeby mieli inne święta niż zwykle. I o moja córka przychodzi, cytuję, opowiada, że kupiła pączka, no i git. Natomiast to, co możemy zrobić, moim zdaniem najbardziej, to nie jest w obszarze ubóstwa, tylko w obszarze mobilności społecznej, w obszarze miasta jako takiego, bo w tym momencie Warszawa ma bardzo homogeniczne, jeżeli chodzi o jakby kapitał kulturowy, szkoły podstawowe, nawet publiczne szkoły podstawowe, tak? Są rodzice, no mimo obowiązującej rejonizacji, rodzice po prostu obchodzą ją w jakiś sposób i po prostu przekazują, nawet jeżeli mieszkają na przykład w świeżo gentryfikowanej Pradze, no to gdzieś tam obchodzą kwestie rejonizacji, nie posyłają dziecka do lokalnej szkoły, tylko posyłają gdzieś do śródmieścia, tak? Także to, co możemy robić tak naprawdę, to jest miks społeczny i dosyć konsekwentnie jakby starać się o to, żeby ten miks społeczny zaistniał, bo przypominam, że jakby duży odsetek sukcesu szkolnego i potem sukcesu życiowego to jest kod językowy, tak? To jest rozwijanie kompetencji językowych, na których można w dzisiejszym świecie no, zajechać, brzydko mówiąc, dalej niż na czymkolwiek innym, tak, niż na jakiejkolwiek innej kompetencji szkolnej, tak? I tutaj no, nie ma lepszego sposobu na uwrażliwianie, jak po prostu bezpośrednie współżycie z ludźmi o różnych backgroundach społecznych. I to jakby w skali miasta nie jest nie do zrobienia, bo po prostu wszyscy żyjemy w tym samym mieście. I to w dodatku coraz bardziej się mieszamy. Centralne dzielnice to jest teraz przykład jakby coraz daleko dalej posuniętego miksu społecznego, ale no już przeradzającego się w wielu przypadkach po prostu w wypychanie, w gentryfikację, w wypychanie na obrzeże. Ja... I obrzeża też są takim, przepraszam, takim miksem społecznym, bo w zasadzie mamy też z jednej strony osoby, które gdzieś tam jakiś czas temu dokonały tej suburbanizacji i zarazem mamy nowe osoby, które tam przyszły, bo tam ich stać, żeby wynająć, czy żeby kupić. Także jakby to wszystko jest samo w sobie, nie jest to jednoznacznie pozytywny proces, natomiast no, można zauważyć jego atuty i jakby działać na rzecz po prostu współzamieszkiwania.
to ja mam takie, nie wiem, dwa pomysły albo marzenia. Jedno to jest w ogóle spojrzeć na edukację, na szkołę zupełnie inaczej, dokonać jakiejś rewolucji, ale myślę, że to się nie wydarzy szybko. A drugie to jest trochę to, o czym ty mówisz i ja sobie myślę, że w niektórych szkołach to się dzieje i to można punktowo realizować, że jakby z jednej strony taki miks społeczny faktycznie no, pozwala dzieciakom ze sobą razem funkcjonować i to mieszanie ma ogromną wartość, ale można też to jakoś wykorzystywać i niektóre szkoły robią zajęcia socjoterapeutyczne, na których można dyskutować na przykład o biedzie, ale też o tolerancji, no, o szeregu różnych rzeczy, o dorastaniu, o miłości, więc to jest taki przyczynek, takie zajęcia mogą być przyczynkiem do tego, żeby dzieci ze sobą nauczyły się dyskutować, żeby wiedziały, jak ze sobą być i poruszały ważne tematy. I to można robić w szkołach, no niestety nie ma na to środków, więc w większości szkół tego nie ma. Ale no, to jest jakaś odpowiedź na takie punktowe działanie. Ja bym dodał do tego, jest taka praktyka nazywana żywą biblioteką i polega ona na tym, że to w Danii wymyślono, że jako książki występują osoby, które w danym społeczeństwie są no, w mniejszości, są dyskryminowane, są przedmiotem negatywnych stereotypów. I w tym formacie biblioteki może łatwiej jest zaprosić osoby ze społeczeństwa, tak żeby przyjdźcie, poczytajcie książki, to znaczy porozmawiajcie z ludźmi, z którymi na ogół nie macie do czynienia i no, możecie się czegoś dowiedzieć. To prawdopodobnie jest związane też z mechanizmami psychologicznymi, czyli jeżeli mamy dyskryminujących i dyskryminowanych, to spotkanie ich na takim gruncie neutralnym, równym sprawia, przynajmniej taka jest ta teoria, sprawia, że ci, którzy dyskryminują, zmieniają zdanie albo no, te stereotypy są osłabiane. I w ten sposób organizowanie tego w szkołach też moim zdaniem mogłoby nie tylko, jeśli chodzi o ubóstwo, no, to samo ubóstwo może jest trudniejsze, tak jak tutaj mieszało się bezdomność, ubóstwo. Oczywiście bezdomni na ogół są wielowymiarowo ubodzy, ale jest wielu ubogich, którzy nie są bezdomni. W związku z tym no, to właściwie kto to jest, kogo mielibyśmy zaprosić. No, my jak pracujemy, staramy się znaleźć jakieś osoby, no, osoby, które korzystają z pomocy społecznej, tak? I wtedy no one spełniają, przynajmniej jeśli chodzi o pieniężną pomoc, spełniają to kryterium ustawowe dochodowe, więc to są osoby ubogie. Jeżeli by dzieci się spotykały z takimi osobami, no to możliwe, że również te takie negatywne stereotypy, bo to wtedy zwykle wychodzi, że to są takie osoby jak my. No, i potrafią się wypowiedzieć i opowiadają o swoim życiu. I to wtedy, przynajmniej dla ludzi bardziej wrażliwych, no po prostu no, rozbija przynajmniej potencjalnie ten taki stereotyp albo taką niewiedzę, strach przed takimi osobami, no kto to jest. I to myślę, że byłaby też dobra praktyka, co prawda wychodząca poza zwykłą lekcję, ale jednak z tą biblioteką szkolną może. Zapraszamy ludzi takich z naszej okolicy do tej żywej biblioteki, przy bibliotece szkolnej, może to by miało wpływ. Jeszcze może wspomnę o moim całkowicie utopijnym pomyśle, żeby cała młodzież w określonym wieku, dajmy na to 17 lat, była wysyłana na takie przymusowe staże w najczarniejszych miejscach naszego społeczeństwa. Tak jak pamiętacie domy pomocy społecznej, jak mieliśmy obowiązkową służbę wojskową, to tam trafiali do tych domów pomocy społecznej mężczyźni, którzy z powodu poglądów chcieli odrobić to poza służbą. I oni czasami nagrywali takie filmiki, jak traktuje się osoby niesamodzielne w tych domach pomocy społecznej. I to była taka formuła też nie tylko poznania rzeczywistości w tych najtrudniejszych miejscach w naszym społeczeństwie, ale też takiej kontroli społecznej, że oni tam przychodzą z zewnątrz, są tylko przez chwilę i jak coś ich uderza, że to jest niesprawiedliwe, że tak nie powinno być, to mogą to później udokumentować i jako ci sygnaliści pokazać społeczeństwu, jak to jest w schroniskach dla zwierząt, nie tylko tam, gdzie jest te dobre przykłady schronisk dla zwierząt i domów pomocy społecznej, ale tam, gdzie jest najgorzej, bo takich miejsc jest no,
one zwykle się nie reklamują, to nie mówią, że jesteśmy dobrą praktyką, tylko one odpowiadają na te rozmaite luki i braki i tam właśnie wchodzą, nie ma żadnych standardów zachowanych, jest przemoc, jest okropnie. No dobra, to tym może mało optymistycznym akcentem, a z drugiej strony wydaje mi się, że chociaż odrobinę udało nam się być jakoś tam konstruktywnym i jakieś pomysły różnych działań czy środków zaradczych, których potrzebujemy wskazać. Tak więc bardzo dziękuję naszym gościom dzisiejszym.